Co widzisz w tym światełku? Nie, to jest taką tęczę kolorów. Czyli jesteś w środku i widzisz tęczę kolorów? Znaczy, tak mi się kolory zmieniają po prostu przed oczami. Już nawet nie widzę światła, tylko widzę takie... Dobrze, dobrze. Przyglądaj się, jakie to są kolory. Mów mi, jakie to są kolory. Widzę fiolet taki... Dosyć intensywną, taką plamę dużą fioletową, która zmienia miejsce. Widzę ciemne plamy, ale też takie trochę zielonych plam. Czasami mi się takie robią przebłyski takiego jasnego światła. Powiedz mi, czy te kolory, które widzisz, to są takie, jak normalnie zawsze widzisz, czy one się różnią, są jakieś inne? Chodzi mi o ich wyrazistość, czystość może, albo coś w tym sensie. Nie, to jest wszystko takie jakby tak trochę za mgłą. Dobrze, ja teraz oczyszczam percepcję twoich wszystkich zmysłów, a szczególnie wzroku, do perfekcji. I teraz widzisz te kolory czyste, już bez żadnych zakłóceń. Jak teraz one wyglądają? Teraz są czyste, ładne? Nie, nadal są takie jeszcze za mgłą. Nadal we mgle. Dobrze, w takim razie ja teraz... Całą twoją świadomość przenoszę na plażę. Jesteś na plaży, leżysz sobie na piasku, jest samo południe, środek lata, bardzo gorąco jest. Lubisz gorąco, lubisz ciepło? Lubię. Lubisz ciepło, dobrze. 35 stopni jest na dworze, może tak być? Może być. Dobrze, 35 stopni, czujesz to ciepło, jak od tego piasku, na którym leżysz, to ciepło wchodzi w twoje ciało, rozgrzewa cię. Jest ci bardzo ciepło. Można powiedzieć, że jest ci prawie gorąco, ale jest to bardzo przyjemne. Czujesz to ciepło? Czujesz w całym ciele to ciepło? Ja czuję taki wiaterek od morza. Dobrze, to ja podnoszę jeszcze temperaturę, żeby ci było jeszcze cieplej. I teraz jest naprawdę bardzo ciepło i teraz pocisz się po prostu. Widzisz bańki potu na sobie, jak się pocisz. Powiedz mi, dużo tych banieczek potu jest na tobie? Słoneczko prosto na ciebie świeci, ogrzewa cię i ty czujesz tą gorąc, tu od dołu piasek, tu od góry słoneczko, że aż ci słabo jest, ale to takie jest przyjemne. Jesteś osłabiona, bardzo się pocisz, bardzo dużo potu z ciebie wychodzi, wręcz aż te krople spływają z ciała. Widzisz te krople? Jakie one są? Czyste, białe? Jak to wygląda? Albo jak to czujesz? Bo tu widzenie to jest wielkie słowo, tu możesz bardzo odczuwać wiele rzeczy. Więc mów to, co jak możesz tylko określić. Znaczy mam odczucie, że jestem rzeczywiście na plaży i że jest bardzo ciepło. Tak gorąco, że twarz wycieram ręcznikiem. Super, bo tam jesteś. To nie jest wrażenie. Ty tam naprawdę jesteś. I chodzi o to właśnie, że ja chcę, żebyś teraz tak skorzystała z tego, że jesteś w takim stanie, gdzie możesz całkowicie poczuć się wolna, taka swobodna, że możesz se leżeć, że nic nie musisz. Tam nic nie musisz. Ja chcę, żebyś się tak zintegrowała z tym, że ty nic nie musisz, z tym stanem, z taką błogością. Powiedz mi, czy są jacyś ludzie na tej plaży, czy tylko ty sobie leżysz? Słyszysz tam kogoś? Nie. Nie ma nikogo. Dobrze. Weź prawą ręką, tak poruszaj po piasku i powiedz mi, czy ten piasek jest suchy, czy mokry? Suchy. Dobrze. Nabierz go w kółak, podnieś go do góry i wysypuj tak powolutku i zobacz, czy on leci prosto do ziemi, czy go wiatr rozdmuchuje. Rozdmuchuje. Dobrze. Powiedz mi, po której stronie ciebie jest słoneczko?
Jak czujesz, że z której strony to ciepło dociera do ciebie? Po lewej. Po lewej stronie. Odwróć twarz tak prosto w jego stronę i powiedz na głos: kocham cię, słoneczko. Kocham cię, słoneczko. Co słoneczko na to? Uśmiecha się. Uśmiecha się. To jest bardzo dobrze. Znaczy, że cię lubi. Mówi się, że co dajemy, to dostajemy. Co jest w nas, to do nas też przychodzi. Że podobne przyciąga podobne. Dobrze. W takim razie powiedz mi, czy są jakieś chmury na niebie, czy tylko jest słoneczko i niebo? No, tylko pojedyncze obłoczki białe. Powiedz mi, jakiego koloru jest niebo? Czy takie tradycyjne, normalne? Czy jakiś inny ma kolor dzisiaj? Jest to błękitne. Jest błękitne, tak? Dobrze. Słuchaj, ja mam taki kaprys. Ty widzisz, jak ja te wszystkie obłoczki zbieram i przenoszę je na pustynię i one są teraz na pustyni. A tu już nad tobą nie ma żadnego obłoczka, najmniejszej chmurki. I teraz zobacz, czy coś zostało, czy naprawdę nie ma żadnej chmurki? No, nie ma. Nie ma? Czyli co, jestem cudotwórcą? Myślisz, że mam jakąś moc, że tak wziąłem te chmurki sobie? Co ty myślisz? Myślę, że powiedziałeś mi, że tak zrobisz i ja zasugerowałam się tym i tak zrobiłam. Aha. Myślisz, że to była sugestia, że tu jest jakaś gra, że tu jest zabawa? Nie, myślę, że to w umyśle tak stworzy te obrazy. No dobrze, ale jeżeli w umyśle, to na niebie by były dalej chmurki, tylko w twoim umyśle by chmurek nie było. Skoro tam na niebie nie ma chmurek, to wygląda na to, że coś takiego musiało się wydarzyć. Dobrze. Teraz wstajesz sobie i podchodzisz do wody, dotykasz tak bosymi palcami wody, tak wiesz, jak to się tak rusza nogą. Aha. I powiedz mi, ta woda jest ciepła, chłodna, jaką temperaturę ma? Taka chłodna, chłodniejsza niż na zewnątrz. Dobrze. Chciałabyś, żeby była cieplejsza? Jakbyś miała się w niej kąpać, to chciałabyś, żeby była cieplejsza? Tak. Dobrze, to teraz tak. A jakbyś chciała, żeby jaką miała temperaturę? Ile stopni? Żeby była taka do mojego ciała blisko. Czyli? Załóżmy 30 stopni, niech to będzie. Dobrze. Chcesz, żeby woda miała 30 stopni, tak? No, 25. 25, dobrze. To teraz weź nogą, teraz sprawdź, czy ma 25. No, jest cieplejsze. Dużo cieplejsze. Czy taka ci odpowiada, czy za mało jeszcze ciepła jest? Nie, jest fajne. Czyli chciałaś i podniosłaś temperaturę, tak? Dobrze. Ja usunąłem chmurki, a ty podniosłaś temperaturę. Zauważyłaś, co się wydarzyło? Że ja coś tu tworzę i ty też coś tu tworzysz. Czujesz, że to ty podniosłaś tą temperaturę? Sprawdź jeszcze raz wodę, czy na pewno podniosłaś temperaturę. Tak. Jesteś pewna, że się podniosła temperatura, czy tylko ci się wydaje? Jesteś tam Nie. na miejscu. Ja chcę, żebyś sprawdziła, czy to, co tam się dzieje, czy jest prawdą. Weź w dwie dłonie nabierz tej wody. I zobacz, czy ona ma normalną strukturę, czy ona ucieka między palcami. Jaka ta woda jest? Nie, no woda jest na pewno cieplejsza. Tak, no. Trochę mi ucieka między palcami. I jaka ona jest? To jest normalna woda? Taka. Normalna woda, tak. Tak? A weź dotknij ustami, powiedz, że ona jest słodka czy słona? Słona. Słona. Dobrze. A teraz weź tak dwoma dłońmi do góry, wyrzuć ją i zobacz, czy ona się tak rozbryznie, jak normalnie woda się rozbryzguje. Jest tak? Mhm. I spadła do wody z powrotem? Tak. I jak uderzały krople o wodę, to tak jak normalnie się zachowywała woda, czy ona jakoś inaczej? No, tak samo. Normalnie. Czyli jesteś pewna, że ty to widzisz, czy tobie się wydaje, że ty to widzisz? Ja to czuję bardziej, ale... Tak, tak, ale czucie to też jest to samo. Mi chodzi o to, że ja chcę, żebyś ty jakby sama sprawdziła to, że ty tam jesteś. Weź teraz podnieś jakiś kamień. Takie kamyki leżą. Weź podnieś taki większy kamień. O, ten czarny, dobra?
I teraz weź ten czarny kamień i go spróbuj zgnieść palcami. I zobacz, czy to jest kamień twardy, czy nie. No, kamień. Kamień. Weź teraz ten drugi, który jest czerwony, z takimi białymi oczkami i postukaj jednym kamieniem o drugi. Stukaj i powiedz, czy one dają dźwięk taki stuku kamieni, czy nie. Tak, stukają. Słuchaj, na pewno tam jesteś? Na pewno tymi kamieniami stukasz? Czy sobie żartujesz ze mnie? No stukam, stukam. Czyli jesteś pewna na 100%, czy tylko tak na troszkę? Nie, no, jestem pewna, że to odczuwam. Dobrze, a teraz popatrz. Skoro jesteś pewna, to znaczy, że jesteś pewna, mnie to bardzo cieszy, bo chodzi o to, że będziesz tak długo niepewna, dopóki pozwolisz, żeby twój umysł włączał stare programy. Ale ja ci wyłączam. Wyłączam, bo gdybym ci nie wyłączył tego starego umysłu, to ty nie uwierzyłabyś, że coś takie jest możliwe. A tak naprawdę to wszystko się dzieje cały czas. Czy w realu, czy w tym stanie, w którym jesteś, nie ma różnicy. Sama widzisz, jest woda, jest powietrze, niebo, słońce, drzewa, wydmy. Wszystko jest. Wszystko jest tak samo. Niczym się nie różni. Poza jedną rzeczą, że tu programy nie działają. I teraz ja rozmiękczam te twoje kamienie. I teraz weź naciśnij. Zobacz, co to jest. Plastelina, modelina, co to jest? No, takie gąbczaste się zrobiły. Są miękkie, tak? Jak to jest możliwe, powiedz? Przecież przed chwilą były kamienie, które gdy stukałaś, dzwoniły. A teraz miękkie. O co tu chodzi? Ja chcę, żebyś ty przekonała swój umysł, że świat jest inny, nie jest tylko taki, jak on myślał do tej pory i w którym cię trzymał do tej pory. Że jest zupełnie inaczej, że tak naprawdę ten prawdziwy świat to jesteś teraz w prawdziwym świecie, gdzie wszystko można, nie ma żadnych ograniczeń. Jedynym ograniczeniem jest to twój umysł, który może ci powiedzieć, że coś jest niemożliwe, ale gdy ty go nie będziesz słuchała, to będzie tak, jak ty chcesz. I ja ci teraz udowodnię, jak to jest z tym właśnie umysłem. Że on ma nad nami władzę tylko wtedy, gdy my mu tą władzę damy. Gdy mu nie damy władzy, automatycznie jesteśmy wolni. I teraz popatrz. Włóż teraz rękę w piasek tej plaży. Normalnie do samego barku. Weszła cała ręka w ten piasek? Lekko weszła? No weszła, tak. Weszła. Czyli twarzą nawet dotykasz do tego ciepłego piasku, a ja teraz utwardzam ten piasek do tego stopnia, że robi się twardy jak beton, i twoja ręka uwiązła już w tym betonie i nie możesz wyciągnąć i nigdy w życiu jej nie wyciągniesz. Już na wieki zostaniesz w tym miejscu. Spróbuj wyjąć rękę. Możesz wyjąć? Znaczy, czuję opór. No to znaczy co? Mówię, nie możesz wyciągnąć tego ręki, bo to jest w betonie, jakby beton zalany, koniec. A ty weź spróbuj wyciągnąć tą rękę. Możesz ją wyciągnąć całkiem? No, wyciągnęłam. A dlaczego wyciągnęłaś? Przecież ja powiedziałem, że nie możesz wyciągnąć. To jest beton. Poczułaś tą twardość. Poczułaś w pierwszych chwilach, poczułaś, że ręka jest rzeczywiście uwięziona. Poczułaś to? Tak, tak. Nawet podrapałam się. No to powiedz mi, dlaczego wyciągłaś tą rękę, skoro ja powiedziałem, że nie możesz. Już na wieki ma ta ręka tam zostać. Powiedz mi dlaczego. Ja chcę, żebyś to sama sobie wytłumaczyła i zrozumiała. No przecież ja chciałem ci zrobić krzywdę. Dlaczego ja ci jej nie zrobiłem? Bo co? No bo ja nie pozwolę na to. O, widzisz. Widzisz? Pamiętasz, jak powiedziałem na początku, że wszystko z umysłu pochodzi? Czyli ja powiedziałem do twojego umysłu, beton twarde, nie wyciągniesz ręki nigdy. I teraz tak, gdybyś ty zaufała swojemu umysłowi, byś została tam na wieki, ale ty się troszkę wystraszyłaś i mówisz, nie, nie, to niemożliwe. Rozumiesz? Podważyłaś to, co ja powiedziałem, czyli użyłaś wolnej woli swojej i w ten sposób wyciągnęłaś. Podrapałaś się dlatego, że gdybyś to dobrze rozpuściła, to wyciągnęłabyś rękę jak z masełka. Ale ponieważ wpadłaś troszkę w panikę, to się troszeczkę podrapałaś. Niemniej jednak fakt jest taki, że uwolniłaś się. Że już wiesz teraz, że to wszystko zależy od ciebie. Nie od twojego umysłu. Nie ode mnie, tylko od ciebie. Rozumiesz to? Tak, tak. Czyli gdyby ktokolwiek chciał cię zniewolić, nie jest już w stanie, bo ty wiesz, że ty
Nie chcesz tego. A do tej pory w życiu było tak, bardzo często, że ktoś ci coś narzucił, ty to przyjęłaś, byłaś nieświadoma i tkwiłaś w tym. Było tak? No tak, tak, tak. Ja chcę, żebyś właśnie sobie teraz poprzypominała te wszystkie sytuacje, w których ktoś dał ci jakiś program, ty go przyjęłaś i ten program cię w sumie zniewalał. On tobie nie służy, on był wbrew tobie. Tylko dlatego, że ty go zaakceptowałaś, bo nie miałaś świadomości tego, że on siedzi w umyśle. Ja teraz przypominam ci takie zdarzenie i powiedz, co to za zdarzenie jest, co się wydarzyło w nim, że twój własny umysł cię zniewolił, bo był nieświadomy. Jakie zdarzenie przychodzi ci na myśl? Obojętnie, które przychodzi ci na myśl, możesz sobie wybrać. Ja ci powiem, tu jest coś takiego. Umysł twój cały czas próbuje grać rolę. On będzie próbował cię brać na litość, na strach, na wstyd, na różne będzie cię brał programy. Po to tylko, żebyś ty się nie uwolniła. Jeżeli dasz się dzisiaj zrobić na szaro, nie wyjdziesz z tego. Tak on działa, tak umysł działa. Jemu tak naprawdę nie zależy na tobie. Jemu zależy na tym, żeby on dalej funkcjonował i żeby on dalej był. A on jest pasożytem. Znaczy nic konkretnego mi nie przychodzi do głowy. Ja chcę, żebyś wynalazła sama coś, wyciągnęła na wierzch. One uciekają jak pury się przed tobą. Przyszło mi do głowy rodzice po prostu. Dobrze, no to wyciągamy rodziców. Na zewnątrz stoją przed tobą teraz twoi rodzice. I najczęściej co słyszałaś? Że co? Że coś jest możliwe, niemożliwe, wolno, nie wolno. Jakie programy takie dawali ci, które już teraz wiesz, że pochodziły od ich umysłów, a tobie szkodziły? Pierwszy lepszy przykład, który ci przychodzi na myśl. Że nie dam rady z czymś, ale... Kto to najczęściej mówił, że nie dasz rady? Mama czy tato? Teraz widzisz i słyszysz. Kto mówi to? No mama chyba. Mama, dobrze. Ja teraz przenoszę ciebie do tego momentu, w którym pierwszy raz to zaistniało, to zdarzenie właśnie, że ktoś do ciebie powiedział, że nie dasz rady. Ja teraz cię przenoszę, nawet jeżeli to było inne życie, nie ma znaczenia. Przenoszę cię tam i jesteś całą sobą. Ja oczyszczam percepcję wszystkich zmysłów, szczególnie wzroku i teraz widzisz. Jesteś obserwatorem i powiedz, jak widzisz, że kim jesteś? Chłopcem, dziewczynką? Nie, nic teraz nie widzę. No właśnie. Chodzi o to, że już cię umysł przechwycił. Za długo się zastanawiałaś, jemu o to chodziło, że im dłużej będziesz zastanawiała, to tym prędzej on weźmie i wyłączy ci ekran. Dlatego to jest takie ważne, żeby się nie dać na to złapać. Próbowałem na siłę to zrobić, żebyś nie uległa umysłowi, ale gdzieś jednak... Zresztą zwróć uwagę, że w życiu byś była bardziej dociekliwa, byś była bardziej jakby chciała coś dla siebie zrobić. A tutaj, od momentu, gdy weszłaś w ten stan, stałaś się taka cicha, spokojna i za bardzo ci na niczym nie zależy. Tak czuję, jakbyś z tego zrezygnowała dociekania i odzyskania tej takiej swojej prawdziwej istoty. Ale dobrze, zrobimy inaczej, zostawiamy to. Z powrotem przenoszę cię teraz do dnia. Ty byłaś u pierwszej komunii. Tak. To ja cię przenoszę do tego dnia i jest dzień pierwszej komunii świętej, jesteś ładnie ubrana, są goście, wszystko. Powiedz mi, jaką masz sukieneczkę? No białą, długą, jak wszystkie dziewczynki. Teraz widzisz wszystkie dziewczynki siebie. Wszyscy jesteście tak samo ubrani, czy różnicie się? Nie, nie, różnimy. To znaczy, że co? Są ładniej ubrane? Inne sukienki miały. Dobrze, to teraz powiedz, opisz mi dokładnie, jaką ty tu masz sukieneczkę. Albo od bucików zaczniemy. Jakie masz buciki? Takie pantofelki białe. Białe pantofelki. Dotknij te pantofelki. One są gładkie, szorstkie. Co to jest? Gładkie. Gładkie? Mhm. To są takie lakierki? Co to jest? Takie chyba lakierki, tak. Aha, dobrze. No i co? I teraz tak. Jakieś skarpetki masz, podkolanówki? Co to jest? No, podkolanówki. I też białe, czy inne? Chyba w takie kropeczki drobne. Były takie, czy teraz takie widzisz? Znaczy tak odczułam, aż mi się, że się uśmiechnęłam, że po brzydku mi się przypomniało. Czyli... Mam wrażenie, że tak, że takie były. Dobrze. A teraz patrzysz, jakie masz majteczki?
Jest jakby w kwiatuszki wymach. Pamiętasz je, czy nie? Czy pierwszy raz widzisz? Mi się przyszło do głowy, że są takie kwiatuszki. Dobrze. Tu chciałam jakby ci pokazać, że w twoim umyśle jest wszystko. Rozumiesz? Nawet rzeczy, o których nie pamiętasz. Bo gdzie dziecko pamięta, jakie miało majteczki? To jest po prostu niemożliwe. Sukieneczkę tak, wianuszek tak. Ale jakiś tam może pierścionek, jakiś medalik, ale gdzie majteczki? To będzie tam dziecko tu pamięta. Ja ci pokazuję, że twój umysł pamięta wszystko. I ty teraz, w tym stanie, ty sobie możesz wszystko przypomnieć, to, o czym nawet nie pamiętasz, bo tu nie ma żadnych ograniczeń. Rozumiesz? I teraz masz jakąś torebeczkę przy sobie, bo dziewczynki często właśnie do komunii mają taką torebeczkę na łańcuszku czy coś. Miałaś coś takiego, czy nie? Tak, miałam. Miałaś? Dobrze, to teraz weź, otwórz, zajrzyj do środka i powiedz, co tam w środku jest. No ta książeczka taka z modlitwami. Tak, i co jeszcze jest? Chyba chusteczka. No i zobacz, co jeszcze. Powyciągaj wszystko, zobacz sobie, poglądaj. To jest bardzo ważne, żebyś właśnie zobaczyła, co tam masz. Przecież to są twoje skarby. Nic tam więcej nie widzę, chyba nic nie ma więcej. Chyba tylko to. Dobrze, to zapnij ją. Jakie ona ma zapięcie? Taką tylko zakładkę ma. Zakładkę ma, dobrze. To ma jakiś magnes czy coś? Nie otworzy się samo? Coś tam jest. No to zobacz właśnie, co to jest, bo to jest ciekawe, jakie były zapięcia wtedy. Wierz mi, że to są bardzo ważne rzeczy, dlatego bądź dociekliwa. Tak jak małe dziecko, które chce wszystko wiedzieć. Przyszło mi, że zatrzask. Zatrzask. Dobrze. Torebeczko zamykamy. Teraz powiedz, zobacz, jakie masz kulczyki. Wydaje mi się, że takie kulki... Złote, no. Dobrze, a teraz słyszysz, jak mama ci zakłada te kolczyki i co mówi w tym momencie? Nie wiem, nie słyszę tego, ale przyszło mi, że mam ich nie zgubić, mam na nie uważać. Tak, dokładnie, masz mówić to, co ci przychodzi do głowy. Nie słyszysz, bo tam nie ma mowy takiej, jak ja do ciebie mówię. Tam słyszysz to w głowie. Więc masz od razu powtarzać tą pierwszą myśl, to jest najważniejsza. Czyli mama powiedziała, że masz nie zgubić. Twoja mamusia żyje, czy nie? Tak, tak, żyje. To się jej zapytasz, dobrze? I sobie będziesz mogła to sprawdzić. Czy to, co dzisiaj usłyszałaś, co odkryłaś, czy to jest prawdą? Rozumiesz? Mhm. Żebyś sama siebie mogła uwiarygodnić. Czyli widzisz wyraźnie, jakie one są, przyjrzyj się dokładnie, bo będziesz z mamą rozmawiała i pamiętaj, co mama powiedziała. Że masz nie zgubić. Dobrze. Teraz zobacz na swoje rączki. Czy masz jakieś pierścionki? Nie. Nie masz nic. A co masz na rękach? Są gołe ręce, czy masz coś na nich? Nie, nic nie mam, gołe ręce. Czyli nie masz białych rękawiczek. Czy mają dziewczynki nie. inne białe rękawiczki? Zobacz. Niektóre mają, tak, ale dobrze. Nie wszystkie. A więcej z tych dziewczynek, co mają białe rękawiczki, czy tych, co ich nie mają w ogóle? Tak, chyba pół na pół. Pół na pół. Dobrze, dobrze, dobrze. W takim razie teraz patrzysz się, jak masz włosy uczesane. No jesteś blondynką, jesteś ciemne włosy. Jakie masz? Włosy mam takie blond, takie jasne dosyć. Czy pamiętasz, jak miałaś takie włosy, czy nie? Znaczy pamiętam, tak. Jako dziecko miałam długo jasne włosy, potem nie ściemniały. Czy to były proste włosy, czy loczki? A wtedy miałam loczki, bo wtedy mama uczesała, ale miałam loczki. Aha. A czy w ogóle miałam kręcone, ale wtedy miałam taką fryzurkę. Dosyć krótkie te włosy miałam i były takie podkręcone. Dobrze. No to teraz tak, jesteś już gotowa, ubrana. Co twój tato mówi, jak tak patrzy na swoją córeczkę, tak ubraną, już gotową? Jaka myśl przyszła pierwsza do głowy? W ogóle nic mi nie przyszło do głowy. Nie wiem, czy on był wtedy, nie pamiętam w ogóle. Dobrze, to teraz widzisz, gdzie twój tato był w tym czasie. I gdzie go widzisz? Pamiętaj, ta pierwsza myśl jest bardzo ważna. Nie zastanawiaj się za długo, bo znowu umysł cię za chwilę załatwi. I nic nie zrobimy. Tu chodzi o to, masz być zdecydowana. Pierwsza myśl przychodzi. Taka, mówisz. Nieważne co. Gdzie by nie był, mówisz. To jest ważne, żebyś mówiła, żeby umysł cię nie przejął. Mhm.
Mówisz na statku, ale... Kim jest tutaj? Był kapitanem na statku. Takie długie rejsy były. Widzisz, i już mi wytłumaczyłaś właśnie, dlaczego ja cały czas patrzyłem na twojego taty, przy tobie nie widziałam. Myślę sobie, kurczę, gdzie ten twój tato jest? Ja go cały czas nie widziałam przy tobie. A ty miałaś takie dzieciństwo, że można nawet powiedzieć, że prawie go nie znałaś. I mamy brak miłości, który u ciebie jest, brak pewności, brak takiej wyjątkowości. Widzisz, jak widzę ciebie jako piękną istotę, nie mogę tego zrozumieć, dlaczego nie widzę tego ojca, który jest zachwycony swoją córeczką. Przeważnie ojcowie są zachwyceni, mówią, moja księżniczka, rozpieszczają, dają dużo miłości, a u ciebie tego nie było. Ja to cały czas czuję i widzę i dlatego tak powolutku, powolutku dobierałem się do tego, żeby dowiedzieć się, co jest. I tutaj właśnie odpowiadasz bardzo konkretnie. Brakowało ci ojca przez całe dzieciństwo? Co? Teraz się rozkleiło już totalnie. No to się rozklej. A na co ci to trzymać? No przecież było, było, minęło, ale chodzi o to, że ja chcę, żebyś poczuła, że ci go brakuje. Bo tłumienie w sobie pewnych emocji, one cię blokują. One nie są ci potrzebne. Po prostu dobrze by było, jakbyś je uwolniła. Ale ja bym chciał, żebyś właśnie powiedziała, czy ci go było brak, czy nie. A jeżeli tak, to jak bardzo ci było brak? Jak uważasz, straciłaś coś z dzieciństwa dlatego, że go nie było przy tobie, jak dorastałaś? Czy nie? Tu chodzi mi o takie proste rzeczy. Myślę, że tak. Jak myślisz, czy teraz w twoim dorosłym życiu ma to znaczenie, że w dzieciństwie nie miałaś taty przy sobie? Czy to teraz też odczuwasz, że to przekłada się na pewne zachowania, relacje? Zachowania, relacje, nie wiem. Przyszło, że przekłada mi się na choroby. Czyli to są choroby związane z brakiem miłości, z brakiem ojca w ogóle, czy jakieś samokaranie się, że coś tam coś. Jak ty to czujesz? Jak ty to odbierasz? Ja to odczuwam tak, jakbym miała podwójne życie, takie jak on był i jak go nie było. Teraz mi się skojarzyło, że tak samo teraz się czuję, jak jestem dorosła, że jakby były we mnie dwie osoby. Jedna, która może wszystko i chce wszystko, a druga, której się po prostu nie chce. Nie umiem tego nawet wytłumaczyć. Ja świetnie wiem, o czym mówisz, bo ja to wszystko czułem w tobie i czuję cały czas i dlatego jakby nie wiedziałem, z kim ja mam tutaj rozmawiać i o co tu chodzi. Właśnie ta dwoistość w tobie taka, jak raz z jednej strony czuję, że ty chcesz, mogłabyś, a z drugiej strony, że ci się nic nie chce i jakby taka rezygnacja. Tylko właśnie nastąpiło to rozdzielenie. Nie wiem, dlaczego nastąpiło to rozdzielenie. Nie wiem, co było powodem. Chcę teraz dojść do tego, co było powodem, że nastąpiło to takie rozdzielenie. Bo ja rozumiem, że ktoś nie podda się temu lub ktoś przechodzi w taki marazm, ale nie rozumiem, dlaczego się rozdzieliłaś jakby na takie dwie istoty. Jedna, która wszystko chce i coś czuje, a druga, która jest zrezygnowana. Jak ty to czujesz? Jak ty to widzisz? Bo tu bardziej chodzi o ciebie. Tu nie chodzi o to, żebym ja wyciągał wnioski. Ja chcę, żebyś ty jakieś stosowała teraz przemyślenia, odczucia i ty jakbyś, żebyś chciała się dowiedzieć prawdy o sobie. Bo gdy się dowiesz sama o sobie prawdy, gdy wyciągniesz to na wierzch wszystko, tutaj to jest bardzo ważne, bardzo ci potrzebne. Bez twojej zgody i wiedzy ja tu niczego nie zrobię. Także jesteś absolutnie bezpieczna. Co byś nie powiedziała, to nie ma dla mnie żadnego znaczenia, ale dla ciebie ma. Dlatego chcę, żebyś jakby weszła w taki dialog, nie monolog, a dialog ze samą sobą i zaczęła to wszystko wyciągać. A razem z tym będą przychodziły pewne odczucia, pewne zdarzenia i będziesz mogła nad nimi popracować, ich bardziej zrozumieć. Bo myślę, że brak zrozumienia pewnych sytuacji powoduje to. Czy twój tato teraz żyje? Tak, tak żyje. I jest w domu już? Nie pływa nigdzie? Nie, już się dawno nie pływa. Jakie masz teraz relacje z nim? Mogę powiedzieć poprawne. W sensie, że jest na miejscu. Nie było między nami takich relacji, jakichś bardzo bliskich, tak? Nie pamiętam ich przynajmniej. Czyli nawet teraz, gdy jest w domu, dalej między wami jest jakaś oziębłość taka? Znaczy,
Nie rozumiem tego zimowłości, chyba że już tak się przyzwyczaiłam do tego. Że Po tego prostu. nawet, że nie czujesz, tak? Ja czuję wyraźnie, że między wami nie ma takiego połączenia, ojciec, córka. Nie ma tego połączenia. On jest, ty jesteś, nawet gracie swoje role, ale brakuje tutaj tej normalności. Tak, to na pewno. Ja widzę, że on też czuje się winny trochę teraz, ale to, że on jest winny, to jak ja to mówię, to może sobie to w buty wsadzić, bo to w tej chwili akurat, gdy ty już jesteś dorosłą osobą, nie nakarmi cię ani niczego ci nie da. Czy on się przyzna do winy, czy nie. Że źle zrobił, czy że był nie tak jak trzeba. To nie ma znaczenia. Ale mi bardziej zależy na tym, żebyś ty samą siebie zrozumiała. Powiedz mi, jaki ty wpływ miałaś na to, że tego ojca nie było? No ja nie miałam na to wpływu żadnego. A więc widzisz, wpływu nie miałaś. Czyli mamy to wyjaśnione, że to, co się wydarzyło, nie miałaś wpływu. A teraz powiedz mi, jaka mama dla ciebie była? Czy była ci ojcem i matką? Czy tylko matką? Czy w ogóle jeszcze i u matki też nie miałaś jakby zrozumienia, miłości, takich zwykłych rzeczy? To trzecie raczej. Czyli żeby nie było tak tylko jednostronnie źle, to było bardzo źle. Nie wiem, czy bardzo, ale nie było nie w domu miłości, takiej przytulania, dotykania miłości. Czy uważasz, że to nie jest najważniejsze? Nie, uważam, że to jest najważniejsze. Jeżeli uważasz, że to jest najważniejsze, to znaczy, że już gorzej być nie mogło. Rozumiesz? Chodzi o to, żebyś znalazła się w tej sytuacji, żebyś umiała określić. Na razie wchodzimy w ocenę, żebyś oceniła sytuację, bo później wyjdziemy z tego, ale żeby to zrobić, musisz wejść. Czyli żeby poznać wodę, musisz do niej wejść. Rozumiesz? Tak samo tu, żeby poznać problem, musisz wejść w ten problem. Nie wzbraniaj się przed nim, wejdź w ten problem. Weź to wszystko, wyciągnij na wierzch. Teraz robimy tak zwane czepanie, żeby te wszystkie programy się uniosły, żeby wszystko się ujawniło. Stoi przed tobą teraz twój tato. Stoi przed tobą twoja mama. Podejdź do nich, przytul ich, powiedz im, że ich kochasz. Na głos. Na głos. Dorosła osoba. Patrz, jak się zachowuje dorosła osoba. Nie może ci przez gardło przejść. Dlaczego nie może przejść? Co? Masz do nich jakiś żal, ból? O co tu chodzi? Przecież przyszłaś tutaj jako osoba trochę rozwinięta, która wie, że wszystkie żale, bóle, jakieś takie rzeczy, jak się trzyma w sobie, one nas zżerają, niszczą nas. Czyli, że nam niepotrzebne są. Jeżeli chcesz im wybaczyć, a chcesz, żeby siebie uwolnić, musisz wybaczyć im i sobie, że brałaś w tym udział. Więc przytul ich i powiedz im, że ich kochasz. Ale i poczuj to. Daj im teraz tą miłość, której tobie nie dali. Zrób to. Całą sobą. Ale proszę cię, powiedz to na głos. Pomóc. Powiedz, jak się poczułaś, jak im powiedziałaś, że ich kochasz? Lżej. Rozumiesz teraz coś z tego? To ty się przełamałaś. Ty się przełamałaś, od razu się poczułaś lżej. Jak myślisz, na czyim dobru tobie powinno najbardziej zależeć? Moim. No właśnie. Tak, dokładnie. Na twoim dobru najbardziej powinno tobie zależeć. Więc teraz tak, powiedziałaś, że ich kochasz, przełamałaś się i od razu się poczułaś lepiej. Czyli widzisz, nie co tobie dają, co ty dajesz. Podnosi twoją energetykę, twoją wartość, twój spokój, twoje odczucie. Rozumiesz teraz? Często patrzymy się na zewnątrz i chcemy, żeby ktoś nam dał to, ktoś dał tamto, że jesteśmy zrozumiani, kochani i tak dalej, ale tak naprawdę co my robimy? Co my robimy? Powiedz mi, czy ty kiedykolwiek, jak ojca widziałaś, bo przecież były
przypadki, kiedy przyjeżdżał do mszy, ty podbiegłaś do niego i powiedziałaś: tatusiu, kocham cię? Na pewno się przytulałam do niego bardzo, na pewno. Nie wiem, czy mu to mówiłam, nie wiem, bo nie pamiętam tego, ale na pewno to było tak, że ja czekałam bardzo na niego, że on wróci. No dobrze, a jak wracał, jak się zachowywał? Bo teraz przenoszę cię do pierwszego lepszego zdarzenia. On wchodzi do domu i co się dzieje? Opowiadaj. Podbiegasz do niego i co? Nie no, witam się ze mną szczęśliwy, był, przytulał mnie, brał mnie na kolana i tak było, tylko to mam wrażenie, że było na zasadzie przywitania, a potem już Jakby się po tobą prostu nie już interesował. żyliśmy. Znaczy, nie umiem stwierdzić, jeszcze mam brata starszego, więc była nas dwójka, ale tak jak ci napisałam wcześniej, ja nie pamiętam wielu rzeczy, Ja nie wiem. wiem dlaczego ich nie pamiętam. Wielu rzeczy tak naprawdę nie pamiętam w normalnym życiu z dzieciństwa, z życia swojego i też nie wiedziałam, dlaczego tak. Zaraz dojdziemy do tego. Dowiesz się, dlaczego nie pamiętasz. Znaczy, ja wiem, ale ty się dopiero dowiesz. To nie chodzi o to, żebym ja ci powiedział. To chodzi o to, żebyś ty sama odkryła samą siebie. To jest bardzo ważne. To, że ty nie pamiętasz wiele rzeczy z dzieciństwa, to ja ci tylko powiem tyle, że to świadczy o tym, że ty wyparłaś je dla czegoś. I teraz ja chcę, żebyś ty się dowiedziała, dlaczego ty je wyparłaś. To nie jest amnezja. To jest coś, że ty wiesz o czymś podświadomie, głęboko i ty wyparłaś. Rozumiesz? Powiedz mi inaczej. Jakie ty masz relacje z mężczyznami? Wiem, na tą chwilę dobre. Na tą chwilę dobre, tak? No to jeszcze mi powiedz, co to znaczy dobre? To znaczy, że nie mam męża, kocham go. Tak? Jak często mówisz mu, że go kochasz? No, nie mówię bardzo często, ale staram się mu zrobić. No, bo... Dobrze, cieszę się, że się zaśmiałaś z tego. Bardzo się z tego cieszę, bo nie muszę już więcej nic mówić. Dobrze, a jak często on tobie mówi, że cię kocha? No, on też, tak powiem, po przejściach też za często mi tego nie mówi, ale obydwoje... Mamy tą świadomość, że jest to dla nas ciężkie i staramy się sobie to w inny sposób pokazać. Ja tutaj, wiesz co, ja mam taki mechanizm i akurat o tym wiem, mechanizmie w sobie, że wiem, że nie miałam tak wcześniej, więc staram się jednak w jakiś sposób, jeśli nie umiem mu tego powiedzieć tak bezpośrednio, to chociaż mu, nie wiem, wyślę zdjęcie z napisem albo coś, staram się w jakiś inny sposób mu to przekazać, żeby wiedział o tym, ale żeby nie musiał mu tego mówić. Czyli stosujecie tak zwane półśrodki. Powiedz mi, dlaczego to jest takie straszne, tak ciężko ci to przychodzi, skoro go kochasz, czyli nie chce ci przejść przez gardło, żeby powiedzieć. Ja ci to jeszcze raz pokażę. Masz dzieci? Tak, synka jeszcze jednego. Synka, tak? Dobrze. Teraz stoi przed tobą twój synek. Weź go na ręce. Ile ten synek ma lat? 7 lat, dobrze. Weź go na ręce, przytul go tak mocno do siebie, powiedz mu, że go kochasz. Wiesz co, to jest nie problem, bo ja się śmieję, że mój synek przyszedł tutaj na ten świat po to, żeby mnie nauczyć właśnie tego, ponieważ on od małego się przykleja do mnie, kocha, co 5 minut mówi mi, że mnie kocha, za chwilę mnie całuje i ja mu odpowiadam i to jest chyba jedyna osoba na świecie, której mogę co 5 minut mówić, że go kocham, także... Jeśli chodzi o tą relację naszą, to dostaję chyba więcej tej miłości ode mnie, niż komukolwiek mógłbym ją dać na tym świecie, także... Dobrze, ale mi teraz chodzi o coś innego. Mi chodzi o to, żebyś go przytuliła, powiedziała mu na głos, że go kochasz i żebyś poczuła tą miłość, którą dajesz jemu i poczuła tą miłość, którą dostajesz od niego. Ale zrób to na głos. Kocham cię. Co on odpowiedział? Ja ciebie bardziej. Widzisz? Ja ciebie bardziej. Dobrze. A co poczułaś, jak mówiłaś do niego, kocham cię, co poczułaś od niego? Chodzi mi o odczucie, uczucie. Radość, miłość. Dobrze. A powiedz mu, kocham cię bardzo, bardzo. Proszę cię, mów na głos. Kocham cię bardzo, bardzo, bardzo. Jaka jest różnica między odczuciem tamtym, a tym teraz? Nie odczuwam tej różnicy. Jeszcze raz, zrobimy od nowa. Powiedz mu, że go kochasz i spróbuj odczuć to, co poczujesz, gdy powiesz, że go tylko kochasz. Powiedz tak, teraz. Kocham cię. A teraz powiem mu, bardzo, bardzo, bardzo cię kocham.
i poczuj różnicę. Bardzo, bardzo, bardzo Cię kocham. Znaczy, odczuwam to tak, jakby tak do niego to mocniej trafiło. Aha, że mocniej trafiła, to ciekawe odkrycie, wiesz? Czyli tak, jeżeli mówisz tylko, że kocham, tak lżej trafia, a jak mówisz bardzo, 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 to wtedy mocniej trafia, tak? To jak chciałaś, żeby ciebie miłość tak bardziej trafiła, czy tylko tak troszkę? Ale posłuchaj, tu o to chodzi. Chodzi o to, że chcę ci powiedzieć jedną rzecz, że możesz kochać kogoś bardzo mocno. Jeżeli mu tego nie powiesz, nie ma między wami nic. Słowa, słowa, to jest bardzo potężna wibracja. I właśnie powiedzenie, a myślenie, to są dwie różne rzeczy. Mówiąc, że kogoś kochasz, wysyłasz wibrację do niego. Ta wibracja na niego działa i wraca od niego do ciebie i wtedy jest ten rezonans. I to jest ta miłość. Jeżeli to jest tylko myśl, to jest tylko w tobie. To jest jak ten samotnik, który siedzi i mówi tak. Ja się kocham. Nikogo więcej. Jestem nieszczęśliwy. Dlaczego mnie nie kochają? Przecież ja się kocham. Rozumiesz? Jeżeli nie kochasz nikogo, nikt ciebie nie kocha. To, co ty myślisz, to nie jest to. To, co ty mówisz, jest. Dlatego, że tu chodzi o wibrację. Jak jest powiedziane, na początku było słowo. Na początku jest zawsze słowo, jest wibracja. Wszystkiego początkiem jest wibracja, słowo. I ono się dzieje w każdej chwili. Rozumiesz? Tak, już wiem, że jeśli tego nigdy nie słyszałam w dzieciństwie, to po prostu czułam się niekochana. Dokładnie. I teraz tak, mówisz to synkowi. W porządku. Ale nie mówisz tego mężowi. Więc on wie, że ty go kochasz. Wie, bo ma taki papier, gdzie macie ślub i tak dalej. A że na ślubie powiedziałaś mu, że go kochasz, on tobie, nie odwołaliście. No to sobie tak żyjecie. Słuchaj, to nie jest życie. To nie jest życie. Życie jest wtedy, jeżeli to czujesz. Całą sobą to czujesz, co myślisz. A to, co myślisz, możesz poczuć wtedy, gdy wypowiesz i to odbije się i wróci do ciebie. Będziesz mówiła od dzisiaj mężowi 3 razy dziennie, że go kochasz? Postarasz się. Posłuchaj, jak się postarasz, tak będziesz miała. To takie jest proste. Tak, ale już odczułam, że to jest różnica. No właśnie, to, słuchaj, kruszę twoje mury, ale bardzo powoli. No ale kruszę, no to mnie też cieszy. Słuchaj, teraz stoi przed tobą twój drugi synek, który zmarł. Przywitaj się z nim, też powiedz mu, że go kochasz. Co odpowiedział? Że mnie kocha. Zapytaj się go, jak jemu się żyje, gdzie jest, co robi, czy jest szczęśliwy, wesoły, radosny. Powiedz mu też, jak ci bardzo go brakuje i tak dalej. Tak sobie porozmawiaj z nim, masz okazję. Mogłabyś rozmawiać z nim na głos? Wycieram nos teraz. Dobrze, powycieraj sobie nosek i zacznij z nim rozmawiać normalnie na głos. Znaczy, ja słyszę waszą rozmowę, ale ja też nagrywam tą sesję, więc chciałbym właśnie, żeby to było takie też bardziej jakieś wiarygodne dla ciebie później też. Zapytaj się go, gdzie jest teraz? Gdzie teraz sobie żyje? Jak wygląda to życie po drugiej stronie? I co mówi? Ja odczuwam tylko tyle, bo już teraz jakby uciekło mi to trochę. Poczułam tylko, że powiedział mi, że jest mu dobrze. Jest mu dobrze, dobrze. Zapytaj się go, czy coś takiego jak śmierć, czy jest, czy nie ma czegoś takiego? Zapytaj się. Nie ma czegoś takiego, ale to ja to już wiem chyba. Dobrze. Zapytaj się go, gdzie on bardziej jest szczęśliwy? Tam, gdzie jest teraz, czy bardziej by był, gdyby był tutaj na ziemi? Tam. Coś podobnego. Czyli jest bardziej szczęśliwy tam, niż tu, gdyby tu był. A teraz powiedz mi, jeżeli on jest tam bardziej szczęśliwy, niż by był tu. Czy gdybyś na przykład miał taką możliwość, ciągnąć go z powrotem. Teraz już wiesz, że stałby się bardziej niż szczęśliwy. Czy zrobiłabyś to? Nie. A dlaczego byś tego nie zrobiła? Przecież ty cierpisz, ty byś chciała być szczęśliwa.
Bo chcę, żeby on był szczęśliwy. Rozumiesz? Właśnie na tym polega miłość bezwarunkowa. Że chcemy, żeby ktoś był szczęśliwy, a nie, żebyśmy byli szczęśliwi kosztem kogoś. Rozumiesz? Dlatego on powiedział, że woli być tam, bo on się kieruje miłością bezwarunkową. Czyli tam woli być. Czyli człowiek by pomyślał, ty jako mama myślisz, jak synku, to ty mnie tu nie chcesz, tu nas zostawiasz? Nie, on wybiera to, co jest najlepsze i ty masz wybrać też to, co jest najlepsze. Masz wybierać to, co jest dla ciebie najlepsze. Rozumiesz, o co chodzi? A nie, że coś wypada, nie wypada, ktoś coś źle pomyśli. Tu nie ma żadnego znaczenia. Teraz stoi też twój mąż z wami. Stoicie w czwórkę. Macie niepowtarzalną okazję teraz sobie wszyscy porozmawiać. Niepowtarzalną w tym sensie, że sami się nie spotkacie. Potrzebujecie kogoś, kto was spotka. Czyli powtórzyć się to może. Ale chodzi o to, że teraz, w tej chwili, możecie sobie porozmawiać wszyscy. Pozałatwiać swoje sprawy. Wasi synkowie wam mogą wytłumaczyć pewne rzeczy. I tobie, i twojemu mężowi. Po to, żebyście się otworzyli na tą miłość. Właśnie otworzyli mówiąc. Mówiąc jak najwięcej. Moja żona to już mówi tak. Ty ciągle mówisz to samo. To ja mówię, a z jakich słów mam użyć innych? Przecież te słowa to są słowa. Kocham cię. To znaczy, skoro ja mówię jej już przez 35 lat, to mam jej powiedzieć teraz co? Nienawidzę cię, żeby było inaczej? Rozumiesz? Tu chodzi o to, że trzeba, mimo że te słowa już są oklepane, ale trzeba je mówić. Ja widzisz, ja już mówię tak tyle, że już żona mówi, a ja już nie wiem, ty tak mówisz, zawsze mówisz, a... SMS ten sam, zawsze kocham cię, buziaczki, nic innego. Ja mówię, to co mam napisać innego? Mam inne słowa? Ja mówię, jest 8 nut tylko. Patrz, ile jest milionów piosenek, czy miliardów. No to ktoś by mógł powiedzieć, to zaraz co, wymyślić nuty nowe? Nowe słowa? Po co, jeżeli są te, które są? Korzystajmy z nich. Jedni korzystają za dużo, drudzy wcale. Paranoja. To co, obiecujesz swojemu synkowi, że będziesz też taka szczęśliwa jak on? Myślę, że tak. No nie myśl. On jest przed tobą i on chce usłyszeć to od ciebie. On chce, żebyś ty też była szczęśliwa tak jak on. Bo on wie, na czym polega szczęście. Już spotkałaś się i wiesz, że jest mu dobrze. Że jest szczęśliwy. O, masz okazję gdzieś zapytać się, gdzie jesteś teraz? A może ci pokażę, gdzie jest, gdzie teraz przebywa. Chcesz zobaczyć? Chcę, abym go nie zobaczył. Dobrze. Ja teraz przenoszę was wszystkich, wszyscy razem. Przenoszę was tam, gdzie właśnie twój synek teraz przebywa, gdzie naszym językiem żyje, bytuje. Jesteście teraz w jego krainie, w jego świecie jesteście. I on was teraz oprowadzi, pokaże wam właśnie. Opowiadaj, co widzisz, co on ci pokazuje, co mówi. To jest bardzo ważne. Jesteś teraz takim jakby przekaźnikiem, który przekazuje ze świata syna no, na bieżąco informacje. Co on mówi, co pokazuje. Tak to czułam, jak przyrodę taką piękną. Tak? Taki spokój czysty. To jest jego królestwo? Co to jest? Zapytaj się go, co to jest. Żeby on ci wytłumaczył. On ci bardzo dużo rzeczy może wytłumaczyć, ale musisz pytać go. Co to jest za miejsce? Powiedział mi, że to jest jego świat. A kto stworzył ten świat? Ty czy ktoś inny? On stworzył ten świat. Czy to znaczy, że każdy, kto stworzy sobie taki świat, później do niego idzie, gdy opuszcza ciało? Tak. Dobrze. A powiedz mi, czy twoja mama, twój tato i twój brat też kiedyś przyjdą do twojego świata, czy oni będą mieli swoje światy? Nie, będą mieli swoje światy. A będziecie się spotykali, czy nie? Nie. Będziecie się spotykali.
Czyli to było takie jednorazowe spotkanie tu na Ziemi. Czy jakby i tak, i nie. Tak mi przyszło. Rozumiem. A powiedz mi, wasze spotkanie tu na Ziemi w czwórkę, czego miało was nauczyć, doświadczyć? Co mama miała się tutaj nauczyć? Czego mama miała tu doświadczyć właśnie w związku z tym, że ty później odszedłeś? Jaki był cel tego doświadczenia dla mamy? Co mama powinna dzięki temu zrozumieć? Powiedziałbym, że mama już się obudziła. A, czyli co, że mama miała się obudzić? To ty tylko przyszedłeś po to na chwilę, żeby mama się obudziła, żeby zajrzała tamtą stronę, jakby w ten świat, w którym ty jesteś? Tak, bo przyszło mi, że jak ja się obudziłam, to obudziło się mnóstwo ludzi wokół nas. Tak, dokładnie tak jest. Dlatego, że jak ty się budzisz, twoje wibracje wzrastają, to ty całą sobą, bo ty na wszystkich poziomach przekazujesz tą wiedzę tym ludziom i wszystkie istoty, które są dookoła ciebie, właśnie budzą się też. Popatrz, to znaczy, że to wszystko było zaplanowane, tak? Jak twój synek miał na imię, ten, co właśnie odszedł i rozmawiamy z nim teraz? Dominik. Dominik. To Dominik, to znaczy, że wszystko mieliście zaplanowane? Że tak. A kto to zaplanował, powiedz? My wszyscy. A, czyli wszyscy planowaliście? Każdy chciał jakieś doświadczenie przeżyć. Wszyscy żeście zaplanowali, staliście się rodziną i doświadczaliście, tak? Tak. Czyli to aż takie proste to jest? Ja myślałem, że to jest bardziej skomplikowane. Czyli, że wszystko wydarza się po coś, tak? No tak to wygląda. Dobrze, a teraz powiedz Dominiku, czy ty... Nie wiem tam jak długo będziesz i co tam będziesz robił, bo nie mam teraz jakby, to się mówi, świadomości. Pewnie wiem o tym, jaka jest kolejność, ale nie mam tej świadomości, więc powiedz mi, czy ty narodzisz się od nowa gdzieś, na przykład na Ziemi się narodzisz od nowa, czy gdzieś inaczej? Powiedz mi. Powiedział, że na razie nie. Na razie nie? A dlaczego na razie nie? Na coś czekasz? Widzę, że musisz się jeszcze czegoś nauczyć innego. Tam się masz czegoś nauczyć? Gdzie teraz jesteś? Tak, tak zrozumiałam, tak. To znaczy, że tam, gdzie jesteś, też jest w naszym pojęciu jakieś życie, jakieś doświadczenia? No tak to odczułam. Tak. Czyli one nie kończą się wraz z przejściem, jak opuszczamy, no to życie tak zwane, opuszczamy i jesteśmy po drugiej stronie, tak zwanej, to nic się nie kończy, dalej wszystko trwa, doświadczanie? Tak. A powiedz mi, czy tam też jest coś odpowiednikiem takiej śmierci ziemskiej i też tam jakieś twoje ciało umrze, zostanie, a twoja duszeczka, czy tam jakaś wyższa część pójdzie dalej? Czy tam jest inaczej? Nie, tam jest przejście. Przejście jest, tak? Przejdziesz kiedyś, to gdzie przejdziesz? Wyżej usłyszałam. Wyżej, rozumiem. Czy to znaczy, że gdy już odbędziesz ten czas, który masz tam odbyć, to wtedy to od ciebie zależy, ty wybierasz, gdzie idziesz dalej, co robisz, czy ktoś ci to nakazuje? Nie wybieram. Sam wybierasz, tak? Dobrze. A to wyżej to jest też podobny taki poziom jakby doświadczania, czy to jest inny całkiem? Ty mi powiedział, że tam jest bycie, po prostu. A, czy to jest czasem coś takiego, jak my nazywamy źródło nasze? To takie, skąd żeśmy wyszli? Tak, powiedział, że tak. Czy to znaczy, że jakby twoje doświadczanie się, ta wędrówka już się zakończyła i wrócisz do źródła? Tak. A, widzisz... Czyli ty potrzebowałaś tylko przyjść na tą chwilę po to, żeby właśnie jakby dopełniła się ta twoja końcówka. Czyli zdobyłeś już wszystkie doświadczenia, jakie były ci potrzebne i dlatego wracasz do źródła, tak?
No jeszcze nie tak szybko, ale tak. Rozumiem, rozumiem. A powiedz mi, tak dla nas, dla mamy wytłumacz i dla nas, czym jest to źródło, czym jest to miejsce, do którego wrócisz teraz, do tego, gdzie będzie samo bycie? Czym to jest? O co tu chodzi? Wszystkim mówi. Był określa tak o wszystkim. No bo jeżeli ja rozumiem, że wszystkim, czy to znaczy, że tam będziesz miał też coś w języku takim ziemskim do roboty? Będziesz coś tam robił, coś tworzył, nie wiem, coś tam będzie się działo? Chciałbym, żebyś to przybliżył jakoś, żebyś wytłumaczył, o co tu chodzi. Co tam będziesz robił, czym się zajmował, albo nie wiem, bo nie wiem, jak to nazwać nawet. Mówi, że będzie po prostu. Czy tam dużo takich istot jak ty będzie, czy tylko będziesz sam? Jakby dużo i niedużo. No bo wiesz, jak my mamy to rozumieć? Byłeś tu na ziemi, więc wiesz, jakie my mamy umysły. Ja bym chciał, żebyś wytłumaczył nam to, już tak przekładając na nasz język, na nasz umysł, żebyśmy to zrozumieli. Co to znaczy? Wytłumacz to, powiedz. To tak jakby wszystko w jednym. A powiedz mi, czy twoja mama, twój tato, twój brat też są na podobnym etapie tego przejścia, tych doświadczeń, czy mają inne ścieżki? Mówię, że każdy ma inną z nas. Tak? Mówię, że najszybciej trafi do niego, w sensie do niego, że tam na górę Adam, synek mój. Czyli jego tak zwany drugi brat, bliźniak, tak? Tak, tak. Czyli jakby są najbardziej na tym samym poziomie takiego przejść wszystkich doświadczeń i rozwoju, tak? Tak, bo on teraz właśnie mi powiedział, że on nas obudził, a Adam właśnie nas uczy kochać. A widzisz, widzisz, dlatego Adam ci tak często mówi, że cię kocha. Przypomina się tu mój Oskarek, ja mówię do niego, kocham cię, a on mówi, a ja cię kocham do sufitu, a ja mówię, a ja ciebie jak dom, a on mówi, a ja ciebie jeszcze wyżej. I tak zawsze jest jego ostatnie słowo. I to jest właśnie to wyrażenie tej miłości bezwarunkowej. Rozumiesz? Musicie się w tym prześcigiwać dosłownie. Pamiętaj o tym, a szczególnie to dla ciebie jest bardzo ważne. To ci da dużą wolność, taką moc, potężną moc. No i usuną się twoje blokady. Jak się usuną blokady, to i choroby. Wszystkie twoje choroby są wynikiem blokad, które w sobie blokujesz. Emocji, uczuć, odczuć. To wszystko, co blokujesz, w tobie odkłada się. I to powoduje twoje choroby. Rozumiesz to teraz? Rozumiem, rozumiem. Opowiedz mi, co myślisz o tym, bo ja tak pomyślałam sobie, że w mojej rodzinie z tymi płucami było tyle problemów. Każdy coś ma i to jest wynik każdego problemu? Czy to może być jakiś związek? To ma związek taki karmiczny. U was wszyscy w rodzinie mają ten sam problem. Ciągnie się to, zaraz się tam przeniesiemy. Brak tej wolności takiej, tego pełnego oddechu, a inaczej wyrażania samego siebie. Wydaje mi się, że określiłem to tak celnie. Chyba to nie ja musiałem powiedzieć, bo to jest niemożliwe, żebym taki mądry był. Także tu o to chodzi mniej więcej. Właśnie dlatego to jest takie ważne. Ja bym chciał, żebyś jeszcze porozmawiała sobie ze swoim synkiem, żebyś wreszcie zamknęła ten temat, dlatego że jemu jest co innego potrzebne, tobie co innego potrzebne, żebyś jakby jego nie ściągała, no i sobie krzywdy nie robiła. Znaczy ja go nie trzymam tutaj, ja wiem, że on... Tak. Ja wiem, że nie trzymasz, tylko jest takie coś, że ty się odwołujesz do odczuć, uczuć często i to powoduje, że jego tak trochę to przytrzymuje. Mam odczucie, że bardzo mocno go moja mama trzyma tutaj, bo no, cały czas płacze za nim, cały czas chodzi po cmentarz do niego i cały czas tak czuję, że tak jakby ona go trzymała bardzo mocno tutaj. Mama jest wierząca? Nie. Tak 80% katolików. Rozumiem. Dobrze, teraz jest tutaj twoja mama też przed wami. Przywitaj się z mamą, przytul ją, powiedz jej, że ją kochasz. Na głos. Kocham cię. Ucz się tego naprawdę, od dzisiaj się ucz i mów do kota, psa, drzewka, ptaszka, do wszystkiego, co się da. Ucz się tego,
a zobaczysz, jak z dnia na dzień będziesz odzyskiwać samą siebie. Ja ci to gwarantuję, ale to zależy tylko od ciebie. Pamiętaj, to naprawdę jest bardzo ważne. Ja wychodzę, mówię, czy do kota, czy do drzewek, czy do ptaszków, obojętnie. Nawet do słoniny, która wisi dla ptaszków. Też jej mówię, że ją kocham. To nie ma znaczenia. To naprawdę nie ma znaczenia. Chodzi o to, żebyś się poczuła, żebyś uwolniła właśnie te wszystkie powiązania. Musisz wyrażać siebie. Wyrażać. A im więcej wyrażasz, to brzmienie powoduje, że wchodzisz w pewien rezonans. Rozumiesz? To jest bardzo ważne. Naprawdę jest bardzo ważne. Ja to widzę u ciebie, no ale ci tylko mogę powiedzieć to, a ty zrobisz, co zechcesz. Dobrze. To jeszcze raz przytul to mamy, jeszcze raz jej powiedz, że ją kochasz. Kocham. Co mama odpowiedziała? Ja ciebie też. Dobrze. Teraz niech mama przywita się z Dominikiem. I co mama mówi do Dominika, jak się z nim wita? Płacze. Dobrze. To niech sama mama popłacze. Dominik, wytłumacz babci to, co przed chwilą mamie mówiłeś. Babcia płacze, bo nie rozumie niczego, więc wytłumacz, żeby przestała płakać, żeby zrozumiała, że to jest normalny proces doświadczania i że babcia nic niczemu nie jest winna. To wszystko, co się wydarzyło, to było tylko doświadczeniem, które było bardzo ważne po to, żeby babcia zrozumiała też, że jeżeli nie dała mamie miłości, to nie musi teraz przelewać na was. Aż w ten sposób. Bo tam to było szkodliwe i to jest szkodliwe. Umiar jest bardzo ważny. No tak to odczułam, tak jak powiedziałeś dokładnie, że jakby nie miała tego wcześniej i teraz chciała tak bardzo, że ona kochała bardzo i to nie ulega wątpliwości żadnej. Po tak. prostu jak teraz dostała tę stratę nagle, odczuła tą stratę, to nie może się z tym pogodzić, że zaczęła kochać i że gdy się wreszcie otworzyła, to straciła. To straciła. Ale tak właśnie jest. Dlatego trzeba kochać cały czas, więc wtedy niczego się nie straci. A jeżeli człowiek się wstrzymuje długo, 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 to potem ten ktoś odchodzi i nawet nie zdążymy mu powiedzieć, że go kochaliśmy przez całe życie. Wtedy dla nas jest to bardzo ważne, że chcielibyśmy powiedzieć, ale przez całe życie nie mówiliśmy. Rozumiesz? To dotyczy ciebie. Nie rób tego błędu, co mama zrobiła, bo gdy będziesz chciała powiedzieć później komuś, że go kochałaś całe życie, już nie będziesz miała komu tego powiedzieć. Dlatego mów to teraz. Teraz, póki są. Rozumiesz? Dominik właśnie przyszedł po to, żeby cię obudzić w tym sensie. Żebyś nie trzymała na potem, bo kto trzyma na potem, spa się kotem. Słyszałaś takie powiedzenie, tak? No. Twoja mama zrobiła, co zrobiła, już teraz dostała lekcję i niech kocha drugiego wnuka, niech kocha ciebie, zięcia, niech zacznie żyć normalnie. Mówię tu też tu do niej właśnie, żebyś zrozumiała, że co było, to było. Nie możesz teraz płakać za Dominikiem, dlatego że on jest szczęśliwy, a skoro za nim płaczesz, czynisz go nieszczęśliwym. Ściągasz go. Chcesz być szczęśliwa, wolna? Pozwól jemu. Kochasz go naprawdę? To był jego wybór. Świadomy jego wybór. Pozwól mu być szczęśliwym. Pozwól być córce szczęśliwej, drugiemu wnukowi i wszystkim. To jest bardzo ważne. Rozumie twoja mama, co mówię i co mówi Dominik? Co, tak uważam, że rozumie, ale musi to przytrawić jeszcze mocniej. Nie szkodzi. Tutaj jest najważniejsze to, że jej świadomość zostaje uświadomiona. I on to zmienia. Już ją zmienia. Ja już widzę u niej bardzo wielkie zmiany. Ona jeszcze jest tak, no, nieprzekonana jak ty, bo ty też do końca nie jesteś przekonana. Chodzi o to, że jakbyś ty puściła, to i mama puści, wszyscy puszczą. A to tak każdy coś trzyma. I to jest to, że wy niepotrzebnie trzymacie cokolwiek. To wszystko to są bzdury i bzdety. Nie wiesz, ja mówiłam sobie, że jak nie dowiem się, o co chodzi z tym moim dzieciństwem, to nie będę mogła nic zrobić teraz. I to mnie tak trzyma, że jakby nie mam właśnie odpuścić, że dobra, było, koniec, teraz jest następny. Tak, ale żebyś cokolwiek odpuściła, musi nastąpić u ciebie zrozumienie. No właśnie.
Ale ciężko mi zrozumieć, jak nie pamiętam, tak? Tak, tak, ale Wielu rzeczy. spokojnie, spokojnie. Chodzi o coś innego. Chodzi o to, że gdy ja ciebie jakby przenoszę do momentów, do pewnych odczuć, to ty się blokujesz. Jakby nie wypuszczasz. Gdybyś wypuściła emocje, weszła w te emocje, byś się rozkleiła, ale byś się coś dowiedziała. Gdy te emocje cię zaciskają i ty je jeszcze bardziej jakby im podporządkowujesz się, w ten sposób nie możesz zobaczyć, bo te emocje to jest taka zasłona. Te emocje to są tylko po to, żebyś ty nie zobaczyła, nie usłyszała, nie dowiedziała się nic. A ty uważasz, że jakby uległaś programom tych emocji, że emocje i uzewnętrznienie się to coś złego, że musisz być twarda, mocna, że musisz być taka, że nikt po tobie niczego ma nie poznać. Ten program u ciebie działa i on cię blokuje. Rozumiesz? No, to faktycznie, tak jak o tym powiedziałaś, to taka właśnie byłam, że wszyscy myśleli, że jestem taka silna, taka mocna i tak naprawdę wszystko. Mówię, co w środku się, można powiedzieć, rozpadałam. Bardzo często tak miałam, bo przechodziłam mnóstwo chorób takich związanych z, nie wiem, z bulimią, tak? Czyli jadłam, wymiotowałam, wybierałam sobie takich partnerów po drodze, którzy mnie tak naprawdę krzywdzili bardzo mocno i aż do jakiegoś tam momentu, kiedy w końcu poznałam mojego męża i już to się zmieniło mocno. Tak. Dobrze, że to poczułaś. To jest właśnie bardzo ważne. Muszę ci powiedzieć, że cały czas tu rozmawiam z tobą, rozmawiam z twoją podświadomością i cały czas mam coś kryjesz, coś blokujesz, coś masz w podświadomości z dzieciństwa. Może niekoniecznie to jest nawet to dzieciństwo. Może być inne, ale tu bardziej wskazuje wszystko na płód. Więc ja mam taki pomysł. Ja teraz przenoszę ciebie do czasu, gdy byłaś płodem. Jesteś u mamy w brzuszku i słyszysz pewne zdarzenie, pewne słowa. Kto wypowiada te słowa? Pierwsza myśl i od razu mówisz. No, moja mama. Co wypowiada? Co mama mówi? Chcę usunąć ciążę. Już teraz wiesz? Już rozumiesz? Właśnie ty to usłyszałaś, poczułaś się niechciana i to ciebie zaprogramowało i to cię wyłączyło. Wyłączyło cię i dlatego tak mocno wypierałaś to swoje dzieciństwo. Powiem ci, że to, że mi się udało tak zachachmęcić, żeby się do tego doszła, to aż sam się dziwię. Już się prawie poddałem. I może dlatego tak się wydarzyło. Ale właśnie widzisz, mamy istotę rzeczy. Istota rzeczy jest taka, bardzo dużo kobiet zachodzi w ciążę i rzuca słowa, niekoniecznie, że tak myśli, niekoniecznie, że tak chce, ale właśnie widzi jakby taką sytuację, że tu tego męża nie ma, on wypływa, jak ja sobie dam radę, a tu dziecko, a to, a tamto. I właśnie takie myśli rzuca. Matka nie zdaje sobie sprawy, że dziecko to wszystko słyszy. To dziecko to słyszy, zamyka się, blokuje w sobie i już teraz widzisz całe swoje życie. Od tego momentu popatrz, jakie zmiany następują i co się dzieje przez całe dzieciństwo. Całe dzieciństwo spotykasz dowody na to, że jesteś niechciana, niepotrzebna. Rozumiesz? Zaczęło się od prostych słów. Od prostych słów, które nieważne, czy były prawdziwe, czy nie. Ale często tak kobieta rzuca. I popatrz, od razu momentalnie jaka silna destrukcja następuje na wszystkich poziomach. Do tego stopnia, że umysł wymazuje ci całe dzieciństwo z powodu tylko tego, żebyś nie pamiętała tego momentu, ale i dzieciństwa, bo dzieciństwo było potwierdzeniem tego, co usłyszałaś. Co się później przełożyło na tak zwaną destrukcję całego twojego organizmu i destrukcję twojego życia. Czyli zaczęło się wszystko walić. Te wszystkie przejścia, które przeszłaś, były właśnie pokierowane, że umysł decydował na podstawie tych twoich przemyśleń, tego co słyszałaś i tego co odczułaś przez całe dzieciństwo. Wydarzył się problem, takie dwie istotki się zlitowały nad tobą, narodziły się, ale żeby się narodziły, poszukały sobie odpowiedniego tatę, a dla ciebie męża,
Rozumiesz? I dlatego nastąpiła ta zmiana, że wtedy właśnie oni się narodzili i oni zaczęli ci pomagać, żebyś wyszła z tego, żebyś się obudziła. Żebyś wzbudziła w sobie coś takiego jak samoakceptację, miłość i żebyś poczuła swoją moc. Teraz rozumie całość. Teraz rozumie. Możecie powiedzieć, że jestem zadowolony, że zrozumiałem. No szkoda, że zrozumiałem nie coś, co było całe życie happy endem, tylko coś, co było pewną traumą, pewnym ciężkim doświadczeniem. Ale sam fakt, że też to rozumiesz teraz, no już masz możliwość coś zmiany. No więc znowu przed tobą stoi twoja mamusia. Jeszcze raz ją ukochaj i powiedz, że ją kochasz i powiedz, że jej wybaczasz to, co powiedziała i że chcesz się od tego uwolnić raz na zawsze. Zapytaj się, czy mama też się chce od tego uwolnić już. Od tego, że powiedziała to, od tej winy, którą się cały czas karze i pamięta o niej. Bo twoja mama cały czas pamiętała o tym, ale chowała to bardzo głęboko. Dlatego próbowała to przekładać na wnuków, robić co innego. Ta jej silna akceptacja właśnie wnuków była spowodowana z tego, co się wydarzyło z tobą. Ja mam takie pytanie do ciebie i do twojej mamy. Czy chcecie uwolnić się od tego? Tak, bardzo. Powiedz mamie to, co mówię na głos. Mamo, bardzo cię kocham. Wybaczam ci to, co powiedziałaś i to, co uczyniło moim życiem takie, jakie już uczyniło. Wybaczam sobie, proszę ciebie o wybaczenie i chcę się od tego uwolnić już na zawsze. Taką formułę musisz teraz powtórzyć. Mamo, kocham cię, bardzo mi wybaczam ci. Wybaczam sobie. Chcę się od tego uwolnić raz na zawsze. I chcę, żebyś ty się od tego uwolniło. Mamy... Nie chcę, żeby tak, miało wpływ na moje życie już więcej, nigdy więcej. Super. Teraz mama niech ciebie prosi o wybaczenie. Prosi cię mama o wybaczenie za to, że tak mówiła wtedy, że myślała, tak? Tak. Dobrze, wybacz jej. I teraz na mocy wolnej woli waszej ja oczyszczam ciebie całkowicie z tego zdarzenia. Automatycznie kasuję cały proces konsekwencji, jakie wystąpił w twoim życiu do chwili obecnej. To wszystko od ciebie odłączam całkowicie. Oczyszczam mamę też całkowicie. Wszystko od niej odłączam. Wysyłam to wszystko do słoneczka. Słoneczko to na waszych oczach spala. To nie istnieje i nigdy istnieć nie będzie. A wy jesteście od siebie całkowicie wolni. Poczuj całą sobą, że uwolniłaś się od tego na zawsze. Dobrze. Teraz jeszcze... Patrzysz się na swoje płuca, na swoją tchawicę, na krtań i zobacz, jak to wszystko wygląda. Czy to jest czyste, białe, piękne, światłem świeci, czy to jest jeszcze jakieś zabrudzenia na tym? Odbieram tak, jakby było zmęczone. W takim razie ja teraz doprowadzam do ciebie czystą, piękną energię ze źródła. Ona wchodzi przez czakrę korony. Ja ją wzmacniam teraz milionkrotnie. To jest białe światło, czyste, piękne, białe światło. Piękna energia, to jest twoja własna. Podoba ci się? Tak. Dobrze, wchodzi przez czakrę korony do twojego wnętrza i teraz oczyszcza cały twój umysł. Resetuje ci wszystkie te programy, nawet fantomowe zapisy po tych zdarzeniach, bo one już nie istnieją, nigdy istnieć nie będą. Ty się już od nich uwolniłaś. I teraz przychodzi taka fala światła przez całe twoje ciało. Wszystko z ciebie wyrzuca na zewnątrz. Wszystkie brudy, wszystkie programy, żale, bóle, cierpienia, niezrozumienia. Wszystko to, co wiesz, o czym nie wiesz i też to, o czym nie chciałaś pamiętać. Wszystko wyrzuca z ciebie. Podłączam cię do Matki Ziemi i widzisz, jak po tym podłączeniu te wszystkie brudy schodzą do Matki Ziemi. Matka Ziemia zjada. Spala. One nie istnieją, nigdy istnieć nie będą, a ty jesteś całkowicie już wolna i czysta. Czujesz się tak? Czuję się lekko bardzo. Super, to ci było potrzebne. Popatrz, jak głęboko trzeba było sięgnąć.
No dobrze, w takim razie mama też jest oczyszczona całkowicie. I teraz mam takie pytanie do Dominika. Dominiku, czy to właśnie o to chodziło, ten moment? Na to czekałeś? Uśmiecham się, że tak. Rozumiesz teraz, dlaczego umarł, dlaczego odszedł? Bo to był jedyny sposób na to, żeby dostać się do twojego wnętrza. Tam głęboko, do twojego wnętrza. Inaczej nie dostalibyśmy się tam. Nie było powodu, a tak? On odszedł dlatego, żebyś miała powód. Szukania, szukania, szukania. Szukałaś na zewnątrz. I na zewnątrz byś nie znalazła. Dlatego znalazłaś mnie i weźmy do wewnątrz. Znaczy mówię tu o sobie jako o mnie, bo do mnie przyszłaś, a nie, że jako ja jestem jakiś wyjątkowy czy coś. Nie. Tylko tu chodzi o pewne konsekwencje, pewną kolejność. O. Ja się z tego bardzo cieszę. Dobrze, ja teraz chciałbym, żebyście się wszyscy pożegnali z Dominikiem, żeby on mógł odejść do swojego świata już spokojnie i żeby mógł realizować swoje szczęście według swoich planów. Wyznajcie sobie miłość i pożegnajcie się już na zawsze. Możemy być szczęśliwi, trzeba pozwolić sobie i innym, żeby byli szczęśliwi i wolni. Jak się pożegnacie, to mi powiesz. To już odchodzi. Dobrze. Więc Dominik odchodzi już. Pomachał wam na koniec. A wy wszyscy wracacie już do siebie. Z tym, że ja ciebie przenoszę teraz na ocean. Stoisz na środku oceanu. Na jego tafli wody. Bosymi stopami. Jest samo południe, tak jak powiedziałem, świeci słoneczko, jest pięknie, niebieskie niebo i bezkres tej wody. Gładka tafla jak szyba. Chcę, żebyś popatrzyła na siebie i powiedziała mi, jak ty wyglądasz. Opisz mi siebie, jak wyglądasz. To jest bardzo ważne. Co czujesz i jak to widzisz wszystko. Ja widzę siebie w ogóle jako taką świetlistą postać. Taką świecącą moc. Dobrze. Słuchaj, ta woda, na której stoisz, ma potężną moc. To jest woda o strukturze ciekłego kryształu na szymieni. Cała ma potężną moc. Czy chciałabyś, żeby ta woda cię oczyściła całkowicie, z całej karmy, całego twojego rodu, ze wszystkiego, co tylko jest możliwe? Tak. Dobrze. Przed tobą stoi po lewej stronie mama, cały ród mamy. Po prawej stronie tato, cały ród taty. I teraz ja otwieram taki ekran nad nimi i oni widzą swoje życia, widzą jak żyli, kto komu krzywdę zrobił. I teraz wszyscy mają możliwość naprawienia, wybaczenia sobie, wybaczenia innym, pogodzenia się. I żebyście się wszyscy uwolnili od siebie już na zawsze, karma rodowa, żeby na was nie działała i nie ciągła się za wami, to teraz dobrze byście się wszyscy pogodzili, pojednali i oczyścili. Chcecie takiego pojednania i oczyszczenia? Tak, oczywiście. Wszyscy tak mówią? Tak. Dobrze. To w takim razie teraz wszystko z was schodzi. Każdy do każdego podchodzi, wybacza, prosi o wybaczenie, wybacza sobie, a te wszystkie brudy wszystko spływają pod stopy i są pod stopami. Jak zobaczysz, wszystkie istoty będą czyste, będą białym światłem, to znaczy, że wszystkie się uwolniły. Wy też to róbcie wszyscy. Czyli ty, twój syn, twój mąż i twoja najbliższa rodzina, ale też cały ród aż do pierwszych istot, które założyły te rody. Czy wszyscy już świecą pięknym światełkiem? Tak, już się zrobiło jaśniej. Dobrze, ja jeszcze doprowadzam dużo teraz takiej energii, światła ze źródła do tych istot. Jeszcze bardziej wzmacniam, zasilam, żeby więcej mieli siły, żeby się oczyścili całkowicie. A ja teraz odłączam ciebie, od ciebie wszystkie połączenia z tym całym rodem. Oczyszczam twojego męża, oczyszczam twojego syna i to wszystko odchodzi do tych istot. Oczyszczam mamę, tatę i wszystkie te istoty, które są już czyściutkie, wzywam ich przewodników duchowych, oni przybywają i odprowadzają ich wszystkich do światów, do których należą. Poszli wszyscy?
już wszyscy. Nie ma nikogo, tak? A co zostało? Plawy wielka, brudna. Widzisz? To jest ten brud, który wszyscy zostawili, cały ten twój ród. Ja to zwijam teraz w taki rulon, jak dywan, i to wysyłam do słoneczka. W tym miejscu już pojawia się trawa, drzewa, taka zieleń czysta, wszystko piękne. Ja wysyłam to do słoneczka, ten cały bagaż. Słoneczko to przyjmuje, spala, to już nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie, ponieważ to było bardzo dużo energii, więc teraz słoneczko wypuszcza taką piękną, czystą energię w stronę Ziemi i właśnie ogrzewa całą Ziemię, oczyszcza, ponieważ wszystko jest tylko energią, a to jest energia czysta, już oczyszczona. A brudy teraz zostały spalone całkowicie i już nie ma, nigdy nie będzie. A wy wszyscy jesteście od tego wolni już na zawsze. Zrób taki głęboki wdech i poczuj, jak uwolniłaś się dokładnie ze wszystkiego. Powiedz, czy czujesz gdzieś jeszcze jakiś dyskomfort na ciele, że coś jeszcze jest nie tak, czy już wszystko jest idealnie dobrze? Mam totalnie zapalony nos jeszcze. Dobrze. Dobrze, płakałam. Dobrze, nie szkodzi. To zajdzie. Teraz idziesz do apteki, bierzesz taką gruszkę specjalną do katarku i teraz weź sobie i oczyś te całe zatoki. Tą gruszeczką wszystko oczyś, wyciągnij te wszystkie brudy. Oczyś tą gruszeczką pięknie, tam są takie kropelki do nosa, zakrop sobie nos i momentalnie twój nos się oczyszcza, zaczyna ci się lekko oddychać, coraz bardziej lekko, coraz bardziej i już ci się oddycha dobrze. Jest tak? No jeszcze na tym muszę popracować. Ale... spokojnie, spokojnie, ale jest dobrze już, tak? Posłuchaj, jeszcze chciałbym, żebyś zajrzała swoje płuca. Zobacz tam te swoje płuca. Czy to one są już całkowicie czyste? Wszystko opuściło te płuca? Oczyściło się? Tak, uważam, że się świecą. Dobrze, pięknie. W takim razie powiedz mi, czy chciałabyś jeszcze takiego oczyszczenia, defragmentacji w krysztale, bo my takie coś robimy i okazuje się, że to bardzo skutkuje i daje super efekty. Wszystko chcę. Dobrze. Wszystko chcę. Oj, to mi się bardzo podoba. Właśnie, chcieć jak najwięcej i jak najlepsze. Nie byle czym się zadowalać. Najlepsze, wszystko najlepsze. Dobrze, w takim razie teraz przenoszę ciebie do środka kryształu. Jesteś w środku kryształu. Rozejrzyj się, zobacz, jaki on jest piękny, jak on się mieni. Ja teraz używam jego całej mocy do tego, żeby on przeprowadził ciebie defragmentację. Ja go włączam i on teraz używa pełnej mocy. Powiedz, co czujesz, co się dzieje. Ja to nawet nie widzę, tak jakby takie igiełki światła przeze mnie przechodziły, takie w różnych miejscach, tak jakby się robiły takie dziurki i wychodziło światło na wierzch. Takie, nie wiem, co powiedzieć, jakby ktoś szpilkami nakuwał i przez te szpilki wychodziło światło na wierzch. Czyli jakaś akupunktura energetyczna? Coś takiego, tak. Dobrze, ja teraz wzmacniam moc tego kryształu miliardkrotnie. Co się teraz dzieje? A teraz widzę, jak to wszystko pęka, tak, bo jakby taka zewnętrzna warstwa pęka i coraz więcej tego światła spod spodu wychodzi. Super. To teraz 100 miliardów krotnie. No już spadło ze mnie całkiem. Już jest całe światło. Jesteś całkiem czyściutka, tak? Tak, to już jest całe światło. Dobrze, ja teraz te wszystkie brudy, to wszystko, co z ciebie spadło, wysyłam do słoneczka. Słoneczko to spala. To już nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. Piesku, pamiętam o tobie, poczekaj jeszcze chwilę. Dobrze. I teraz przed tobą stoi twoja dusza. Powiedz, jak ona wygląda? Jak ją czujesz? Jak odbierasz? Jak wygląda? Poczuję taką akceptację i miłość. Nie wiem, by mnie to inaczej powiedzieć. Takie ciepło, miłość, akceptację. Takie... Dobrze. Przytul ją do siebie. Powiedz jej, że ją kochasz. Jeżeli kochasz samą siebie, bo jak samą siebie nie kochasz, to nie żyjesz, pamiętaj. Kochasz się? Samą siebie?
to powiedz tej duszyczce, że ją kochasz, przytul ją tak, ale tak szczerze, z miłością, poczuj to, tak jakbyś dziecko swoje przytulała. Kocham cię bardzo, bardzo, bardzo mocno. Czujesz jej miłość? Tak. Dobrze. Co dusza odpowiedziała, jak jej powiedziałeś, że ją kochasz? Bo też mnie kocha bardzo mocno. Widzisz? Widzisz? Mówisz i do ciebie dusza mówi. A gdybyś nie powiedziała, na pewno byś tego nie powiedziała. Czyli nie dowiedziałabyś się nigdy tego, czy cię kocha, czy nie. Rozumiesz? Tylko dlatego, że jej powiedziałaś, to się dowiedziałaś. Zapamiętasz? Lekcje? Wszystkie lekcje masz dzisiaj zapamiętać i to są lekcje do odrabiania do końca życia, a nawet jeden dzień dłużej. Bo jak widzisz, po drugiej stronie nie ma końca. Dalej akcja się toczy. Rozumiesz? To nie są żarty. Naprawdę trzeba się jak najbardziej uświadamiać i poznawać te światy i to wszystko, co nas dotyczy, bo nigdy nie wiemy, gdzie pójdziemy, jak nie będziemy świadomi. Ale jak będziemy świadomi, będziemy wiedzieli. Dobrze. Słuchaj, jeszcze przed tobą stoi twój pierwiastek męski. Kasia to nazwała bliźniaczy płomień, pewnie słyszałaś o nim. Powiedz, co to takiego przy tobie stoi? Co to? Kto to? W ogóle widzę wilka. Wilka widzisz? No popatrz, to przytul go, powiedz mu, że go kochasz. I zaraz się dowiemy, o co chodzi. Ale musisz mu najpierw to powiedzieć, bo wilki też trzeba kochać. Zresztą wszystko trzeba kochać. Kocham cię bardzo. I co on powiedział? Też mi kocha. Dobrze, ja mam takie pytanie do ciebie. Powiedz, dlaczego ty się pokazałeś to jako wilk? Dlaczego taki wygląd wybrałeś? Mówi, że jest dziki i tak się lubi najbardziej. No dobrze. Widzisz, on chyba tutaj pokazuje jakąś część miłości twojej, tej właśnie pierwiastka, tego męskiego. On się przedstawia właśnie to, co w tobie jest, rozumiesz? To, co w tobie jest, jako ten pierwiastek męski, to jest coś takie dzikiego, nieokiełzłanego i takiego, no, niekochanego, odrzuconego. Rozumiesz? Tak, tak. Możesz to zmienić. Chcesz zmienić to na coś pięknego? Bo tu jest tylko forma, która ci się pokazała. Ale wiesz co, to był taki piękny wilk. Ja wiem, że był piękny, bo to jest coś pięknego, tylko przyjęło taką formę po to, żeby ci pokazało, jak ty tą część siebie traktujesz, że traktujesz troszeczkę po macoszemu. Takie walczące, tak jakby rzeczywiście walczyła ze sobą. Dokładnie. Walczyła, uciekała, chowała się. Czyli tutaj to jest taka analogia właśnie, jak się zachowują wilki. Możesz ten obraz zmienić. Na przykład możesz zmienić na pięknego mężczyznę. Zmieniasz się na pięknego mężczyznę? Tak. Dobrze, to jest piękny mężczyzna i teraz popatrz na niego. Podoba ci się? Teraz przystań. Popatrz mu w oczka i zobacz, czy ci się to podoba właśnie tak. Też tak patrzę w oczy, bo stoi i widzę siebie tak naprawdę. No oczywiście. To jest tak naprawdę część ciebie. Tak jak dusza to jest to twoje istnienie, a tutaj właśnie patrzysz na tą swoją część taką miłości, tej prawdziwej, bezwarunkowej miłości, jak ją w sobie wykreowałaś, stworzyłaś, utrzymujesz, tak to ci się to pokazuje. Tak każdemu się to pokazuje, wiesz? Te obrazy wszystkie to są tylko odzwierciedleniem tego, co w tobie jest. Jak to postrzegasz? Ewentualnie, jak twój umysł to postrzega. On ci jakby przedstawia, jak ty traktujesz tą część siebie. Czy traktujesz jako coś pięknego, czy jako coś dzikiego, wstydliwego, słabego, takiego czy takiego. To wszystko są tylko obrazy, ale w tym wszystkim, co widzisz, czujesz siebie, czujesz całą siebie, czujesz to, że to jest twoje, to jesteś ty. Dobrze by było, żebyś właśnie zmieniła to, bo ty możesz zmienić wszystko, co chcesz, ponaprawiać, po to, żebyś była kompletna, szczęśliwa, radosna. Rozumiesz? Tak, tak. Dobrze. Ja mam teraz takie pytanie do was, do waszej trójki. Czy chcecie stać się jednością? Tak.
Na mocy wolnej woli waszej ja teraz czynię was jednością i jesteście jednością. Powiedz, co widzisz, co słyszysz, co czujesz, co się dzieje. Nie mogę, czuję radość z tego. Czy czułaś już taką radość wcześniej? Czegoś takiego zwolnił. To takie spokój połączony z radością, z takim. Ja chcę ci właśnie tu pokazać, że to wszystko, czego w tobie nie było, przez tyle lat, teraz wróciło do ciebie. Dzięki twojemu uświadomieniu się, oczyszczeniu, tak zwanej twojej wolnej woli. Ty do tego doprowadziłaś, dopuściłaś do tego doszło i dlatego teraz odczuwasz jakby pełnię siebie, która będzie jeszcze wzmacniać się, będziesz oczyszczać, jeszcze będziesz do tego bardziej dążyć. Właśnie tak powinnaś siebie odczuwać. Jako coś takiego pełnego, pełne spokoju, ciszy, mocy, radości, miłości i tych wszystkich różnych rzeczy, po to, żebyś się czuła, że ty jesteś. Wiem, nad czym mam pracować właśnie w tym kierunku, o co chodzi w tym wszystkim. Dokładnie o to chodzi. Teraz mogę powiedzieć, że poznałaś siebie wreszcie. Poznałaś siebie i teraz wiesz, kim jesteś i wiesz, co masz robić. Dokładnie o to chodzi. Nie, że ktoś ci powiedział. Ty to po prostu już wiesz. I to jest najlepsze w tym wszystkim. I to jest najbardziej ważne i istotne. Rozumiesz teraz? To jest to, co ja mówiłem ci na początku sesji. Ale wtedy to tylko były moje słowa. A teraz już wiesz, o czym ja mówiłem i wiesz, kim jesteś. Już ci nikt nie powie i ty mu nie uwierzysz na słowo, bo ty wiesz. Dokładnie. Czy ja ci dałem system wierzeń, czy ja ci tylko pokazałem jakby samą siebie? Poprowadziłem w stronę własnej istoty. O, poprowadziłem ciebie, a ty sama siebie poznałaś. I w ten sposób już teraz wiesz, kim jesteś, gdzie jesteś, co masz robić, jak masz robić. Ja ci powiem, twoje życie się już zmieniło. Już. A jeszcze będzie się zmieniać. Będziesz się radować, cieszyć, będziesz po prostu przeszczęśliwa. I to jest najważniejsze w tym wszystkim. Znać siebie. Wiedzieć, kim się jest, czego się chce. Muszę jeszcze mężowi w taki sam chyba sposób pomóc, bo on też ma takie, mam wrażenie, że bardzo podobne problemy, jakie ja z dzieciństwa, bo też nie za bardzo tam tej miłości miał. Chociaż troszeczkę inne sytuacje tam były, ale też ma takie problemy ze sobą odrobinę. Myślę, że też dlatego Dominik był na jego drodze i dlatego się spotkaliśmy pewnie. Dokładnie, dokładnie. To wszystko zostało zaplanowane. Chłopaki to wszystko zaplanowali. Podzielili się rolami, dlatego że każdy miał do spełnienia pewną funkcję i tak się dzieje. Powinniście być im za to wdzięczni i to wszystko. To wszystko. Nie robić z tego jakiegoś wielkiego halo, bo tu cały czas chodzi o tą miłość bezwarunkową. Miłość bezwarunkowa, jak mówi sama nazwa, żadnych warunków, żadnych, to jest bezwarunkowa. A jeżeli wymagasz od męża czegoś, czy od dziecka czegoś, to nie jest miłość bezwarunkowa, to jest zniewolenie kogoś, zarzucanie, czyli uszczęśliwianie kogoś według własnego widzimisię. Czyli robienie krzywdy. To nie ma nic wspólnego z miłością. Bardzo dużo ludzi źle pojmuje miłość i dlatego mówi tak, zrobisz tak, bo ja cię kocham, ja tak chcę. Nie? Zrobisz tak, bo ja cię kocham, bo ja tak chcę. O, to jest fajne. To, no, po prostu, żeby się jeszcze słyszał, to było dobrze. Gdyby te słowa były młotkiem, to by poczuł. Ale on mówi słowa, więc on ich nie czuje. To jest takie prościuteńkie. Dobrze, słuchaj. Pozałatwiane jest wszystko na cacy. Teraz przed tobą jest twój piesek. Przywitaj się z nim, powiedz mu, że go kochasz, pogłaskaj go. Kocham. Jak on czekał, kiedy on wreszcie on załatwi swoje sprawy. No porozmawiaj z nim, no o co tu mu chodziło, co on tu chciał powiedzieć. Jest trochę zazdrosny, bo mamy teraz kota też. Mówi, że mu kotek troszkę przeszkadza. Powiedz, że nie braknie miłości ani dla niego, ani dla kota, bo kot potrzebuje innej miłości, ty potrzebujesz innej. Wytłumacz mu to, wytłumacz mu. On tak samo potrzebuje zrozumienia jak ty. Słuchaj, on tak samo potrzebuje. Nie ma znaczenia, czy człowiek, czy zwierzę. Wszyscy potrzebują miłości, uwagi, przytulenia, pogłaskania. Teraz też zauważyłam, że cały czas
też taki ślam o nim, na zasadzie takiej, że przecież on wie, że go kocham. Nie, nie. To nie. To, że jest zupa ugotowana, jeszcze nikt się tym nie najadł. Ta cholera zupa mnie prześladuje całe życie. No. Ale jak ją nalejesz i zjesz, wtedy jest sprawa załatwiona. Nie ma co mówić takiego, ty wiesz, że wiesz. Bo jeszcze to nikomu nic nie dało. Pamiętaj, tak, mówić, mówić, mówić. Tak, ale wiesz co, ja to teraz dopiero tak mocno czuję. Teraz dopiero to dotarło do mnie właśnie bardzo mocno to, co powiedziałeś, że to trzeba mówić, żeby ktoś wiedział. Dokładnie. Ale słuchaj, chodzi o to, że ty się otwierasz coraz bardziej. Dlatego to coraz bardziej czujesz, bo coraz bardziej się otwierasz. Ty byłaś zamknięta. A najgorsze, że zamknęłaś sama siebie. Gdzieś tam, ileś lat temu. Jako płód się zamknęłaś. To ty się dziwisz, że ty nie odczuwałaś pewnych rzeczy? Ja to się wcale nie dziwię. Ja się bardzo cieszę, że udało się stamtąd cię wyprowadzić. Że ty teraz właśnie będziesz czuła to wszystko. I będziesz się mogła tym cieszyć, radować. Patrz, ile trzeba świadomości. Ile trzeba świadomości, żeby cokolwiek zrozumieć. No niestety, trzeba tej świadomości. I to dużo. Im więcej, tym lepiej. To jest tak, jak ktoś zagląda przez jakąś dziurkę od klucza, a ktoś patrzy przez otwarte drzwi, a inny jeszcze idzie, kładzie się na trawie i patrzy na cały świat, który jest w stanie objąć oczami. Ale inny mówi mało, unosi się w góry, staje wśród gwiazd i patrzy na cały wszechświat. Popatrz, każdy patrzy, ale kto ile widzi? Ten, co leży na ziemi, wydawało mu się, że już widzi dużo, a on widzi tylko jakąś cząstkę, ale ten, co jest w kosmosie, patrzy na całość, widzi prawie, no nie całość, bo wiemy, że całość nie, bo dlatego, że nie sięgnie aż tam do końca. Wszechświat jest po prostu przeogromny, ale widzi najwięcej z nich wszystkich. I teraz o to chodzi, że po to jest ta świadomość, żeby jak najwięcej wiedzieć, rozumieć i być jak najwięcej świadomy. Świadomy jak największej przestrzeni. Obojętnie. Jakiej przestrzeni? Czy to jest wiedza? Czy to jest przestrzeń taka wizualna? Czy jakaś inna? Nie ma znaczenia. Ale żeby jak najwięcej, żeby otworzyć się na całość. Żeby nie mówić, że tylko taka jest prawda, czy taka. Bo już teraz dobrze wiesz, że prawdy nie ma. Aha, pogadałaś z tym pieskiem? Załatwiona sprawa? Tak. Dobrze, to jeszcze kotka zawołamy. Też w kotkowie powiedz, że go kochasz. Powiedz im, żeby żyli w zgodzie, jak prawdziwy pies z kotem. W zgodzie chłopaki macie żyć. Oni się kochają. Wiem, oni to rozumieją. To tylko my mamy problem ze zrozumieniem. Oni to wcześniej zrozumieli, że zgoda buduje, a nienawiść rujnuje. Dobrze, w takim razie teraz słuchaj, ja teraz przenoszę cię do źródła. Do źródła, do twojego istnienia. Jesteś tam, we własnym swoim źródle. Powiedz, gdzie jesteś, kim jesteś, co widzisz, co czujesz. Opowiadaj. Widzę tylko światło jasne, takie bardzo, nic poza tym. Chcę, żebyś jak najbardziej się wczuła w to wszystko. Jak najwięcej odebrała informacji. To nie jest kino, w którym ryczą głośniki, obraz skacze jak dyskoteka. Tu są bardzo subtelne rzeczy. Tu masz się wyciszyć, dostroić, uspokoić. Poczuj całą sobą, co czujesz. Pierwsze co mi to było, to taka błogość, taki spokój. Taka... Ja chcę, żebyś to bardzo mocno czuła, bardzo mocno, całą sobą. Bo to tak jakby dryfowało w takim świetle, ale i tak to jest coś z tym spokojem takim. Nie umiem tego nazwać. Przychodzi mi właśnie taka błogość, taki po prostu cudowne uczucie takie najbardziej. Słuchaj, to jest wnętrze ciebie. Widzisz, jak to jest piękne, cudowne? Dbaj o to, żeby ono zawsze takie było. Nie tylko po oczyszczeniu, ale żeby zawsze takie było. Bo to jesteś ty. To jest twoja istota prawdziwa. To, co teraz czujesz, to tym jesteś. Ja chcę, żebyś z tego miejsca teraz spojrzała na swoje życie. Na całe swoje życie. Od momentu narodzenia się aż do chwili obecnej. Tak jakbyś patrzyła z góry na swoje życie. I zobacz, jak to całe życie wyglądało. Czy coś byś w nim chciała zmienić, poprawić. Jakie to ma znaczenie. Jakie ma, jakie miało. Chcę, żebyś tak się teraz odniosła co do tego twojego całego życia.
Wiesz co, mam takie poczucie, że chyba tak miało po prostu być. I to się odbyło i to wszystko doprowadziło mnie do tego momentu, w którym jestem teraz. I jest dobrze. Powiedz, jakie to znaczenie dla ciebie ma teraz, jak tak patrzysz na to wszystko? Czy takie, jak brałaś udział w tym, czy teraz inaczej patrzysz na to? Nie, nie, teraz tak to odbieram właśnie jakby najprościej powiedzieć, zbieranie doświadczeń po prostu, że to się wydarzyło i coś przechodziło do następnego czegoś, tak, co spowodowało nas jakby taką kulę śnieżną, tak, która gdzieś tam doprowadziła mnie do momentu, kiedy to się wszystko rozpuściło i teraz jest dobrze. Ja ci przez to chcę teraz pokazać właśnie, na czym polega zrozumienie, gdy bierzemy udział w życiu, bierzemy udział w tych wszystkich zdarzeniach, jesteśmy w środku, w nich, jak ich bardzo nie rozumiemy, jak bardzo cierpimy, jak bardzo robimy sobie krzywdę, a teraz, gdy patrzysz na to wszystko z boku, jako na doświadczenie, zaczynasz rozumieć, że tam wymykało się często coś spod kontroli. Były sytuacje, które wymykały się pod kontroli, że nadaremnie nadawałaś im za duże znaczenie, albo źle odbierałaś. Masz takie poczucie? No tak, tak. Odbieram to po prostu emocjonalnie za bardzo, tak. Ale wiesz, że przecież wcale tam tak różowo nie było. Było trochę tak, że cierpiałaś i płakałaś, więc niby jest uzasadnione, dlaczego odbierałaś. Tylko dlaczego teraz, jak patrzysz na to, to już umniejszyłaś znaczenie temu. Dlaczego umniejszyłaś? To mnie ciekawi. Dlaczego z tego punktu nie ma takiego znaczenia, jak wtedy, gdy się siedzi w tym? Bo rozumiem ten mechanizm teraz, dlaczego tak się działo. Czyli widzisz, gdybyś rozumiała ten mechanizm, gdy brałaś udział w tym wszystkim, to przeszłabyś to wszystko bardzo lekko lub śpiewająco. A że byłaś nieświadoma, dlatego odcierpiałaś. Czyli dlatego mamy te wszystkie negatywne doznania, cierpienia, żal, ból i inne rzeczy, tylko dlatego, że jesteśmy nieświadomi? Tak, ale mam wrażenie, że to też jest, nie wiem jak to nazwać, ale tak, no na pewno dlatego, że jesteśmy nieświadomi, no to też bardzo mocno, ale tak, no, mam też odczucie takie, że wiedzieć jak jest inaczej, to też musimy przeżyć tą złą część, jakby zbieramy te doświadczenia, żeby wiedzieć, jak je potem odczuwać. Nie umiem ci tego przekazać, nie wiem, jak to ująć w słowa. Że musimy poczuć, że jest źle, żeby wiedzieć, kiedy jest dobrze. Tak to mogę ci powiedzieć. O. Mam często takie do ciebie pytanie. Jesteś osobą wykształconą? Masz jakieś wyższe studia, czy nie? W wyższych nie. Dobrze, to na tym poziomie, na którym jesteś, to jak patrzysz na naukę, na to wszystko, czego cię uczono w szkołach, wszędzie, no ta cała, te wszystkie mądrości, jak się to wszystko ma do tego, co dzisiaj doświadczyłaś? Nie. Czyli co, na darmo tłuką w nasze głowy te wszystkie pierdoły? O co tu chodzi? Ja nie mogę zrozumieć takiej prostej rzeczy, po co uczą, kto stworzył to wszystko, czyli to jakiś głupek stworzył tą całą naukę, skoro ona do niczego nie służy? O co tu chodzi? Powiedz mi, bo ja tego nie rozumiem. Jak ty to rozumiesz z tego punktu teraz, jak patrzysz na to? To jest taki mechanizm jakby prowadzenia ludzi, ogłupiania, mam wrażenie, tak to mi przyszło do głowy. Przecież ta wiedza jakby też jest nam potrzebna w życiu codziennym, jednak chyba to, jak ją dostajemy, to nie jest tak, jak być powinno. Nie mogę zrozumieć, do czego ta wiedza cała, to wszystko jest potrzebne, pomijając, że wiele ludzi kończy studia, a potem robi jakieś rzeczy zupełnie niezwiązane, także to jest nadaremne. No, ale chodzi o to, że najważniejsze, że zostali wytresowani przez system, zostali zaszufladkowani, bo to chyba o to chodzi. No tylko, właśnie. Tylko właśnie tak. Takie, bo ja rozumiem, że pewnie matematyka, fizyka, jakieś sprawy takie mechaniczne, coś, no to dobrze, jest potrzebna szkoła, bo jesteśmy w iluzji, ale w iluzji też trzeba umieć się poruszać, trzeba mieć fachowców iluzji. Ale tu chodzi o to, że produkuje się też ludzi, którzy są absolutnie do niczego niepotrzebni, a tłucze ich się przez pięć czy ileś lat, tak się te mózgi tłucze, że dosłownie masakra. Zamyka im się świadomość po prostu. Dokładnie. Zamyka się świadomość, a wszystko jest takie proste. Wszystko jest takie proste.
ale ciągle cały czas jakby materia chciała udowodnić, że tylko istnieje materia. Materia ślepa jest absolutnie na świat duchowy. Bo to, co jest nie widać, to nie widać. Dobrze, słuchaj, zapamiętasz sobie całą sesję z najdrobniejszymi szczegółami i będziesz ją pamiętać całe życie, a nawet i dłużej. A całe życie, dlatego powiedziałem, bo żyć będziesz wiecznie, bo żyjesz wiecznie. Ale dłużej, to tego nie wiem, dlaczego powiedziałem, bo nie można żyć dłużej, bo dlatego, że się żyje wiecznie. No ale może rzeczywiście jest coś takiego, że można sobie jeden dzień dłużej żyć. W takim razie będziesz pamiętała tą całą sesję z najdrobniejszymi szczegółami i pamiętaj, nigdy nie podważaj niczego. To wszystko, co się wydarzyło, naprawdę się wydarzyło. Naprawdę się wydarzyło. Zresztą wiesz, że się wydarzyło, bo dotknęłaś wiele rzeczy, o których nie miałaś pojęcia. Przypomniały ci się chociaż kolczyki, buciki czy torebka. Co możesz sprawdzić? Co możesz jeszcze sprawdzić? Możesz się dowiedzieć nawet, jakie miałaś majteczki. Chociaż wątpię, żeby mama pamiętała, ale w życiu różnie bywa. Dziecko nie pamięta, może matka pamiętać. Więc ja bym chciał, żebyś posprawdzała dużo tych rzeczy. Dlatego, że widziałaś trochę więcej, czułaś trochę więcej niż ja, bo ja tu bardziej skupiałem się na prowadzeniu ciebie, ale też dużo rzeczy widziałem i wiem, że to, co ja widziałem, to ty też widziałaś. Więc w pewnych kwestiach nie mam żadnych wątpliwości. Więc dobrze by było, żebyś pewne rzeczy posprawdzała, porozmawiała sobie. I zobaczysz teraz, że i rodzice, i całe to twoje otoczenie, ono będzie inne, naprawdę będzie inne, dlatego że ty się otworzyłaś, masz większe zrozumienie. To jest bardzo ważne.